Więc przede wszystkim witam wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie i dziękuję Państwu za to, że zechcieliście Państwo poświęcić swój czas na to, żebyśmy porozmawiali na temat takiego dokumentu, który nosi nazwę Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Izabeli. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również naszych ekspertów, pana Tobiasza Nykamowicza, projektanta planu mobilności. Może od razu zaproszę pana tutaj. Pana Pawła Jaworskiego, projektanta też planu mobilności. Zapraszamy. Doktora habilitowanego profesora, pana Marka Słonia. Zapraszam serdecznie. I na koniec zapraszam pana inżyniera Tadeusza Kopte. Doktora inżyniera Tadeusza Kopte. Zapraszam do stolika dla prelegentów. Witam Państwa radnych, panią wójt na samym końcu, która, jeśli zechce, to bardzo proszę o to, żeby powiedziała kilka słów na temat naszego planu. Ja króciutko, dzień dobry, zaraz oddamy głos naszym ekspertom. Cieszę się, że Państwo przyszli, że jeszcze nie wszystkich zamęczyliśmy planem mobilności, tylko część mieszkańców. Chciałam Państwu powiedzieć tak, to co teraz Państwu pokazujemy i o czym będziemy rozmawiali, to jest projekt planu mobilności. To jest projekt, nie gotowy dokument. Po to się spotykamy, żeby wysłuchać Państwa uwag. Będziemy, od razu mówię, część ich uwzględnimy, część pewnie nie, wszystko będzie spisane. Więc to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest taka, że, bo tutaj już zdążyłam sobie z Państwem troszkę porozmawiać, jak uchwalimy ten plan mobilności, to jak wszystko dobrze pójdzie, nastąpi na koniec października, to zaczniemy sobie projektować przykładowe ulice. Myślę, że na każdy typ ulicy będziemy mieli 2-3 projekty i potem będziemy na ten temat rozmawiali z mieszkańcami ulic. To nie jest tak, że ja mam tutaj jedyną słuszną swoją wizję, jak mają wyglądać ulice w Izabelinie. To są Państwa ulice, Państwo tam mieszkają i one mają być Wasze. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie będzie tak, że uszczęśliwimy 100% mieszkańców danej ulicy, ale będziemy próbować. Także czekamy na prezentację i czekamy na Państwa uwagi. Dziękuję. Dziękuję. Pani wójt. Teraz nastąpią wystąpienia. Pierwsze wystąpienie będzie pana Marka Słonia, który jest przewodniczącym społecznego zespołu do spraw mobilności powołanym zarządzeniem pani wójt. I tym samym witam wszystkich członków zespołu, którzy przez kilka dobrych miesięcy pracowali nad tym dokumentem, konsultowali, słuchali Państwa uwag. I na podstawie tych uwag powstał projekt, o którym już powiedziała pani wójt. Jakby członkowie zespołu zechcieli pomachać, że są, że przyznali się do tego, że pracowali bądź nie. Przyznają się, to dobrze. Więc bardzo proszę o zabranie głosu pana Marka Słonia i prośba do Państwa. Każde pytanie, które Państwu się urodzi w trakcie wystąpienia, które będziecie chcieli Państwo zadać, bardzo proszę, na końcu są kartki. Proszę z nich skorzystać, zapisać sobie pytanie i na koniec będzie możliwość, żeby je zadać. Wtedy nasza rozmowa, nasza dyskusja będzie dużo sprawniejsza, żeby nie przeszkadzać prelegentom. Bardzo proszę, pan Marek Słonia. Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego spotkania i opowiedzieć krótko nie tyle o szczegółach dokumentu, to będzie powiedział Tomasz Nykamowicz i celów strategicznych, tabelek, wykresów, tam jest dość. Tego języka, który jest konieczny w oficjalnych dokumentach planowych. Ja chciałem powiedzieć, skąd się w ogóle to wzięło. Taki pomysł, żeby przebudować tak od fundamentów. Teraz to się nazywa plan mobilności. Jak ja zacząłem o tym myśleć, to się nazywało polityką transportową. A tak naprawdę, jak zaczynałem, wpadłem na pomysł, żeby coś tutaj zmienić, to było na początku lat 2000, to nawet tego pojęcia polityki transportowej nie znałem. Tylko oglądając naszą gminę i porównując sobie, jak ulice wyglądają, na przykład w Niemczech, gdzie mieszkałem parę lat, we Francji, trochę się po Włoszech, Danii, Holandii. Jakby to było cudownie, gdybym mógł być spokojny, że moje dziecko nie zginie 2 metry od furtki, jak wyjdzie na jezdnię. Bo jest tak w tej chwili nadal, że samochód, który przejeżdża 2 metry od mojej furtki, jedzie w tym miejscu 50-60 na godzinę, dopiero żeby gwałtownie zahamować przed skrzyżowaniem, które jest 15 metrów dalej. Jakby to było fajnie, gdyby ta ulica, bardzo ładnie się nazywa, Trzech Sosen, nawet jakieś drzewa tam rosną,
miał taki charakter, że moglibyśmy sobie spokojnie tam chodzić, spacerować, spotykać sąsiadów, z nimi stanąć, porozmawiać i nie czuć takiego niepokoju, że naraz ktoś na nas wjedzie. Gdyby tam była ławeczka, gdyby tam był cień pod drzewem, żeby to było takie miejsce, przedłużenie ogrodu. Jakby to było miło, gdyby moje dzieci, które dojeżdżały do szkoły rowerem, mogły to robić w warunkach cywilizowanych. Bo tak i ja się trochę bałem, i one się bały. Ja się bardziej bałem na tym odcinku, gdy jechały przez laski bocznymi ulicami, bo tam zdarzali się niektórzy, którzy na tych... Ulica Brzozowa ma 6 metrów szerokości pasa drogowego, czyli od płotu do płotu i jeszcze jest kręta. I tam niektórzy jeżdżą 60. Ta prowadziła trasa dzieci do szkoły. A nigdy ja się tam nie mógł bać. Skoro dzieci się bardziej bały, że ich dziki w lesie napadną, bo nie było żadnego chodnika ani ścieżki rowerowej z 3 maja, więc jechali przez las. Wtedy było tak, jak że oni dojeżdżali, starszy i młodszy, pod szkołę. To był jeden zadoszony stołek i tam stały 3 rowery. Starszego, młodszego i wychowawczyni. I to wszystko. Teraz tych rowerów stoi koło 100, jak nie więcej. Coś się zmieniło. Niektóre ulice mają już trochę ruch uspokojony. Z tą estetyką to jeszcze musimy zaczekać, żeby się poprawiło. Może takim marzeniem, żeby dojazd, jeżeli ktoś nie dojeżdża samochodem, z różnego powodu, nie chce, nie może, na przykład jest nastolatkiem, ma ze sobą starszą, bardzo różnych powodów, żeby ta alternatywa była równie wygodna, żeby to dojście do przystanku nie było za daleko, żeby tam mógł, żeby można było usiąść i nie moknąć, tylko żeby była porządna wiata, żeby ten przystanek wyglądał ładnie, żeby tam była dobra aktualna informacja, żeby ten autobus dojechał w miarę sprawnie, stojąc w korku, łatwo było się przesiąść i dotrzeć na miejsce. O wszystkie te rzeczy, o których mówię, wiedziałem, że są możliwe i są realizowane w Europie i że to nie jest żadna kosmiczna wizja, nie wymaga astronomicznych pieniędzy, tylko innego myślenia o tym, w jaki sposób się poruszamy. I próbowałem to realizować tutaj, począwszy od pism do wójta Malowskiego z 2006 roku. Na przykład, że malutką uliczkę południową w Laskach tak zmienić, żeby rowery mogły jechać w obie strony, bo ona jest jednokierunkowa. To jest taka ulica, gdzie dzieci grają w piłkę. Grały, teraz już przestały grać. Te dzieci w ogóle nie grają w piłkę, ale wtedy grali w piłkę na tej ulicy, więc naprawdę tam żadnego zagrożenia nie było. I oczywiście rowery jeździły w obie strony, ale było to nielegalnie. I dotąd się to nie udało. Minęło 13 lat, nie udało się na tej jednej małej uliczce prowadzić kontrolu rowerowego, choć jest absolutnie standardowe, bezpieczne rozwiązanie, niczym nie grozi, prawie nic nie kosztuje. I wtedy też po raz pierwszy na piśmie zaproponowałem, żeby uliczki gminne zostały objęte uspokojeniem ruchu. Jak to zrobić i po co to zrobić? To też dotąd się nie udało. Są pojedyncze ulice, ale to jest trochę co innego, strefy takie nie mam jeszcze w Zeblinie żadnego. I dobiłem się dosyć długo do władz gminy i z czasem ten mur był coraz wyższy i twardszy. Więc potem próbowałem, starałem się, żeby się władze gminy zmieniły i to się udało. I teraz mamy tę możliwość, żeby to zmienić. I z jednej strony, jak mówię, to są rozwiązania zupełnie normalne. Wielu takich stref uspokojonego ruchu w Europie, jak to sprawdzałem, jak czytałem w literaturze 10 lat temu, to ich było dziesiątki tysięcy. Teraz pewnie to wzrosło rząd wielkości. To jest absolutny standard w Europie Zachodniej. W tych krajach, gdzie bezpieczeństwo jest jakby o tyle wyższe niż u nas, że różnice najlepiej obrazuje chyba liczba zabitych jednego dnia. Gdybyśmy mieli ten poziom bezpieczeństwa, co w Szwecji, a nie taki, jak mamy, to na polskich drogach ginęłoby 5 osób dziennie mniej. Taka jest różnica w podejściu. To nie jest kwestia pieniędzy czy warunków naturalnych. Taką płacimy cenę za przeświadczenie, że najważniejszy jest szybki ruch samochodowy i do tego, żeby dostosować resztę, do tego ma się dostosować jakość życia mieszkańców. Kształt miejscowości, gospodarka przestrzenna. Wszystko. To możemy zmienić. Przy czym, mimo że to jest rozwiązanie standardowe, jesteśmy pierwszą gminą niemiejską w Polsce, która tworzy plan mobilności.
jednocześnie jesteśmy gminą podmiejską, taką, która korzysta przede wszystkim z metropolii, która jest obok, takim typem gminy, która generuje największe problemy transportowe. I to nie jest specyfika Polski, tylko to jest w Europie. I zarazem przeżywa największe problemy transportowe. I jednocześnie ma szansę być pięknym, spokojnym ogrodem i zarazem mieć sprawną komunikację. I mam nadzieję, że dzięki temu dokumentowi, który zaraz opowie Tomasz Nikomowicz, jestem to powiem tylko na koniec o najmniejszych uliczkach, wejdziemy na ścieżkę w tym kierunku. Nie osiągniemy tego szybko, ale w tej perspektywie najdłuższej, 15-letniej, możemy dokonać wielkich zmian i być może będziemy wzorcem dla innych podobnych gmin w Polsce. Jest takich dziesiątki i możemy zacząć coś, co zmieni kształt również polskich miast. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Markowi. To przyszedł czas na prezentację tego dokumentu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. Pan Tobiasz Nykamowicz i pan Paweł Jaworski. Obydwaj panowie poznali naszą gminę chyba z każdej strony. Nie wiem, czy jesteście panowie w stanie wymienić wszystkie dziury, które są jeszcze niezałatane, ale na pewno gwarantują to, że wiedzą, o czym będą mówili. I bardzo proszę o prezentację planu mobilności. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Może na wstępie, ponieważ chciałbym, żeby moje wystąpienie nie było długie, żebyśmy więcej mieli czasu do wspólnej dyskusji. Odeślę państwa, wskażę państwu, bo doszedł do mnie głos, że nie wszyscy wiedzą, gdzie znajduje się jeszcze ten dokument do przejrzenia sobie w domu na spokojnie. Na stronie gminy, gminaizabelin.pl. W aktualnościach klikają państwo guzik pozostałe aktualności. Jak sobie przewiniemy stronę niżej, mamy konsultacje społeczne projektu zrównoważonego planu mobilności dla gminy Izabelin. Klikamy czytaj więcej. Już się ładuje. I jak klikniemy, to pojawi się cały artykuł i plan mobilności. Wchodzimy na konsultacje społeczne projektu zrównoważonego planu mobilności i tu państwo znajdą linki do całego dokumentu, aby sobie na spokojnie w domu przejrzeć. To jest ten drugi plik PZM Izabelin projekt konsultacje. No i tu są wszystkie załączniki i odniesienie jest też w tym projekcie planu mobilności. Na samym końcu jest też dosyć istotna kwestia, czyli ta hierarchizacja układu drogowego, to co państwo też tutaj, te rysunki, które widzą, one są w całej wysokiej rozdzielczości na mapie wprowadzone. Ja, ponieważ to co wcześniej wspomniałem, chcę państwu przedstawić takie najistotniejsze rzeczy, ponieważ cały dokument zawiera diagnozę między innymi badań ankietowych, które realizowaliśmy na terenie gmin, ale także spotykaliśmy się z państwem na warsztatach wspólnie z Pawłem i wszystko to wprowadziliśmy do tego dokumentu. Wyciągnęliśmy także wszystkie dokumenty związane z gminą, ale także przede wszystkim z Warszawą, ponieważ to jest największy generator ruchu w państwa codziennych podróżach. I ten dokument zawiera cele, które sobie postawiliśmy na podstawie tych wszystkich zgromadzonych danych. I trzy takie podstawowe cele. Jeden z pierwszych z nich to jest Izabelin, po którym poruszamy się bezpiecznie, płynnie i wygodnie wewnątrz i na zewnątrz gminy. Takim celem, który ma główną wizję realizować, jest powiązanie Izabelina z Warszawą, Starymi Babicami i regionem poprzez integrację, rozwój
podsystemów transportu zbiorowego, rowerowego, czyli dalszy rozwój komunikacji zbiorowej i dopasowanie jej do potrzeb mieszkańców. Kolejnym punktem to jest racjonalizacja funkcjonowania transportu indywidualnego, samochodowego i są to działania między innymi dotyczące przebudowy wąskich gardeł drogowych, ale także budowy układu tak drogowego uzupełniającego sieć drogową Izabelina. Trzeci ważny też cel, czyli zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu do zera. I to wiąże się także z programami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aby te ulice w przyszłości, jeśli już będą przebudowywane, stanowiły 100% bezpieczeństwa dla dzieci, dla państwa, ale także dla kierujących rowerami, również kierowców samochodowych. Czwarty cel to jest poprawa bezpieczeństwa i wygody podróży dzieci do szkoły. Państwo nam sygnalizowali ten problem i też postanowiliśmy wpisać jako ważną wizję. Kolejny cel, czyli cel B, drugi spośród tych trzech takich najważniejszych, to jest Izabelin, w którym jest czyste powietrze. To jest też związane z kwestiami dotyczącymi tendencji i norm unijnych, czyli zanieczyszczenia pochodzące z środków transportu będą spadać i nie przekroczą tutaj pewnej wartości zgodnej z planem gospodarki niskoemisyjnej, który u państwa w gminie był realizowany. I trzeci, ostatni już cel to Izabelin z przyjaznymi przestrzeniami publicznymi w każdej miejscowości i w skład tego celu wchodzą podcele, czyli uspokojenie ruchu samochodowego w każdej miejscowości, ulice o wysokiej estetyce łączącej funkcję drogi dla samochodów, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców, czyli już nowoczesne projektowanie ulic. Cel trzeci to zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej dla pieszych, w tym osób o ograniczonej mobilności oraz rowerzystów, z dużym naciskiem na osoby, na ośrodek, który jest w Laskach, czyli osoby niewidzące lub słabowidzące. I ostatni cel, też poruszali Państwo to na warsztatach czy w uwagach, w ankietach, to kwestie związane z dostępnością do Kantynowskiego Parku Narodowego. I to są najważniejsze te kwestie, które w tym projekcie wprowadziliśmy, żeby Państwo to zaakceptowali, czy wypowiedzieli się też w swoich uwagach. Ostatnią taką rzeczą i najbardziej interesującą, ponieważ plan mobilności musi posiadać narzędzia, które zrealizuje te cele, które sobie postawiliśmy. Podzieliliśmy je na trzy rodzaje narzędzi. Narzędzia inwestycyjne związane z twardymi inwestycjami, narzędzia administracyjne, czyli już bardziej takie miękkie działania władz mieszkańców oraz działania promocyjne, które będą wspierać realizację tego planu mobilności. I w perspektywie podzieliliśmy dodatkowo to na trzy perspektywy czasowe, 5, 10 i 15 lat. W perspektywie pięcioletniej wymienię Państwu teraz projekty. Pierwszym takim, myślę, że bez wątpienia jednym z ważniejszych elementów to jest poprawa płynności ruchu samochodowego oraz komunikacji miejskiej w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Strady. I to już się dzieje. Wpisaliśmy to jako ważny element poprawy państwa podróży, ale też z dużym naciskiem na to, żeby ten wariant, który powstanie tego skrzyżowania, też uwzględniał potrzeby pieszych i komunikacji miejskiej, oczywiście w ramach możliwości, jakie ten obszar, to wąskie gardło posiada. Kolejnym celem to jest realizacja głównych tras rowerowych na terenie gminy, czyli połączenie Izabelina infrastrukturą rowerową. Oczywiście ona na głównej osi już w części występuje, nie posiada najwyższych tutaj jakościowych standardów, ale chodzi też o połączenia takie poza tą główną ulicą. Między innymi to będziemy też pokazywać między na przykład Kornówkiem a Izabelinem B. Głównie trasy rowerowe prowadzone na obszarach leśnych, żeby były utwardzone, oświetlone, bezpieczne do poruszania się państwa, ale także dzieci do szkoły. W tym projekcie też wskazaliśmy ewentualnie
kwestię związaną z oznakowaniem szlaków tras dojazdowych do Warszawy. Zebraliśmy informacje z Warszawy, niestety tutaj główny taki ciąg drogi dla rowerów z Warszawy to jest w programie rowerowym Warszawa 2020, no to oni wskazali ciąg ulicy Radiowej, więc na dzień dzisiejszy to jest taki najbardziej realny kierunek, żeby drogami tu uspokojonymi przez Klatyn dopiąć się do tego ich styku z Warszawą. Przynajmniej tak jest w oficjalnych dokumentach warszawskich. Kolejny projekt to jest bezpieczny rower w gminie, realizacja systemu parkingowego dla rowerów i takie parkingi powinny w tej perspektywie pięcioletniej powstawać. Między innymi też już z wyższą jakością, czyli zadaszone przy najważniejszych przystankach, czy przy przystankach autobusowych, miejscach usług. Kolejnym, tutaj też Państwu pokazuję, pokazane jest zdjęcie, jak taka wiata zadaszona może wyglądać. I ostatnim projektem, przedostatnim projektem jest wprowadzenie strefy spokojnego ruchu, etap pierwszy i to też może polegać na tym, żeby w tej perspektywie pięcioletniej wytypować pilotażowe ulice, gdzie już nowocześnie zostaną zaprojektowane tak, żeby spełniały funkcje takie, jak wcześniej, o których wcześniej mówił Pan Marek. Zielone, nowoczesne przystanki wraz z ich integracją i tutaj nie tylko chodzi o taką powolną politykę zmiany i poprawę estetyki, ale też między innymi funkcjonalności. Takim przykładem na przykład może być zbliżenie przystanków autobusowych w rejonie gminy, tutaj gdzie się znajdujemy. Proszę spojrzeć, jak daleko w kierunku Warszawy jest zlokalizowany przystanek dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, ten dystans jest duży, więc też w ramach tego punktu przewidzieliśmy realizację tego, żeby był bliżej i na przykład mógłby być na miejscu tam, gdzie jest parking, a parking przenieść tam, gdzie jest w tym momencie ta wiata parkingowa, wiata przystankowa. W perspektywie dziesięcioletniej, ale tu już też będą zmiany. Przewidziany jest projekt dotyczący budowy uzupełniającej drogi o funkcji dojazdowej. I tą drogę tylko będzie planowana, jest planowana w Mościskach. To też często Państwo nam nawet na konsultacjach rysowali, którędy mogłaby ta droga przebiegać i to oczywiście też uwzględniliśmy. Funkcja tej drogi mogłaby być też uzupełniająca, taka dojazdowa i związana jest z zwiększeniem niezawodności też systemu układu drogowego, jeśli coś by się wydarzyło na głównej arterii. Mamy też taki alternatywny ciąg, który poprawia bezpieczeństwo. Drugi projekt w perspektywie dziesięcioletniej to jest dalsza realizacja stref uspokojonego ruchu i stref zamieszkania. I w perspektywie 15 lat przewidujemy już dokończenie, że cały układ Izabelina powinien być dostosowany już do tych nowoczesnych trendów, jakie są w inżynierii ruchu. Jeśli chodzi o narzędzia administracyjne, perspektywa pięcioletnia, to poprawa częstotliwości funkcjonowania komunikacji miejskiej i tu dotyczy kwestia, którą Państwo nam sygnalizowali, czyli poprawa częstotliwości między innymi wakacje, między innymi w godzinach pozaszczytowych, żeby ten autobus częściej jeździł. Plan jest taki, żeby jeździł co 20 minut. Przepraszam, nie tylko poza szczytem, ale w szczycie. W szczycie także. Normalnie. Tego, co pamiętam, co myśmy się upominali. Dokładnie. Ale szczycie za ile także. Pan też to w perspektywie. Pięcioletnie. Ale to będzie za pół roku, czy to będzie za 4? To znaczy, to trzeba oczywiście wszystko rozłożyć w czasie. Te działania już się dzieją też, bo wiem, że przedstawiciele gminy też już zadają. Jest to na przykład podwójny rocznik, jeżeli chodzi o... No przepraszam, to ja może się włączę i odpowiem na to pytanie. Bo oczywiście o problemie podwójnego rocznika wiemy od iluś miesięcy i od iluś miesięcy rozmawiamy z ZTM-em na temat zwiększenia częstotliwości kursu. Robią to wszystkie gminy, oni nie mają taboru.
i po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie chcą nam zwiększyć częstotliwości kursów w godzinach szczytu. Zaproponowali nam na razie zwiększenie poza godzinami szczytu. Natomiast jedziemy za tydzień mniej więcej i tam już jakby osobiście porozmawiać, zobaczymy, no jakby pracujemy, mamy jakieś pomysły jeszcze, jak ten dodatkowy autobus, że tak powiem, tutaj, przepraszam za kolokwializm, skombinować, więc jakby cały czas się dzieje, natomiast na ten moment ten po prostu nam odmówił. Proszę panie, co 5 lat, tylko chociaż te pół roku, rok. A to się tak, ma, ale to oczywiście to wcześniej może się... Przepraszam pana, że to tak. Wiem, że są trudności z DPM-u i oni zawsze tłumaczyli tym, że my jesteśmy jakby dodatkowo, tak? Teraz jesteśmy przy tym jakby bilecie miejskim. Ale my mieszkańcy Wrocławia na przykład odjeżdżamy te wszystkie. Czy ZTM nie mogłoby wydzielić, może nie wydzielić, ale żeby od Mościsk na przykład ten autobus 210 był jakby tym przyspieszonym czerwonym do Huty, żeby się nie zatrzymywał na wszystkich przystankach. Ale wszystkie zatrzymujemy, są połowy na żądanie. No tak, ale ludzie i tak z nich korzystają. Dajmy skończyć, dobrze? Panu Tomiaszowi. Bo się przeraziliśmy 5 latami. Nie, to proszę nie traktować tego, że poza 5 lat to cały czas się dzieje i to jest tylko taka rama po prostu czasowa. To jest też wymóg taki formalny, ponieważ ten dokument jest zgodny z wytycznymi unijnymi, jak takie plany mobilności mają wyglądać. Kolejnie poprawa dostępności komunikacji zbiorowej w kierunku dzielnicy Bemowo w Warszawie. Też wiele państwa osób korzysta z tego obszaru Warszawy i też wpisaliśmy to w ramach działań, aby to skomunikować też komunikacją miejską. Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów uczących się w szkołach w Izabelinie. To też jest ważny projekt. Opracowanie studium wykonalności dla przebiegu tramwaju. Dotyczy to stworzenia dokumentacji i połączenia, stworzenia nowego połączenia wspólnie z tramwajami warszawskimi oraz projekt dotyczący zarządzania dostępnością do Kampinoskiego Parku Narodowego i działania takie wspólne z władzami parku do tego, żeby zarządzać tą dostępnością pod względem właśnie tej między innymi polityki parkingowej, żeby dbać też o państwa tutaj te ulice zamieszkania, żeby te pojazdy, które parkują, oczywiście będzie też plan, w planach jest budowa parkingu, ale jeśli to wymknie się spod kontroli, to cały czas tu trzeba, że tak powiem, reagować i mieć rękę na pulsie. Perspektywa 10-letnia to zmiana polityki przestrzennej i dostosowanie planu mobilności do propozycji związanej z funkcjonowaniem dróg w sieci drogowej Izabelina, rozwój systemu informacji pasażerskiej pod kątem czytelności informacji i to wspólnie oczywiście z ZTM-em Warszawa. I perspektywa 15-letnia, czyli program indywidualizacji transportu zbiorowego i to jest taka kwestia, którą już ZTM Warszawa też rozważa. Działa to w Krakowie, to jest za pomocą tego programu obsługiwane są przystanki autobusowe na telefon, czyli osoba, która z peryferii chce skorzystać z komunikacji miejskiej, dzwoni, że o tej godzinie skorzysta z tego autobusu, oczywiście w ramach istniejącego rozkładu. No i wtedy ten autobus obsługuje, żeby na pusto nie obsługiwał peryferyjnym przystankom. Rozmawiałem osobiście z nimi, działają w tym zakresie. Utknęli na razie na uwarunkowaniach prawnych, ale co pokazują przykład Krakowa, takie coś funkcjonuje. I to też daliśmy jako kierunek, w szczególności państwu, może w perspektywie przyspieszyć po prostu ten autobus i zoptymalizować. I ostatnia kwestia. Przyspieszyć autobus, dobrze usłyszałem? Chodzi mi o obsługę niektórych przystanków. Ktoś miał przyspieszyć autobus, tak? Jakby... No nie, chodzi mi o obsługę przystanków, tak? W sensie na peryferyjnych obszarach, tak? Jeśli ktoś by skorzystał, no to on wtedy wydłuża ten swój przebieg i obsługuje ten przystanek, tak? Szanowni Państwo, pozwólmy zakończyć. Wiem, że emocje już są, zaraz będziemy rozmawiać. Narzędzia promocyjne, perspektywa 5-letnia,
działania edukacyjne w zakresie poprawy świadomości funkcjonowania systemu transportowego, ale także w zakresie wiedzy z kodeksu drogowego, to Państwo też wskazywali. Promocja dojazdu na rowerze do szkół, czyli to, co się już dzieje, rowerowy mają, należy to dalej promować i rozwijać. Promocja zrównoważonej mobilności jako główny kierunek rozwoju gminy, perspektywa 10-letnia, promocja dojazdu na rowerze i komunikacją miejską oraz carpooling w podróżach do Warszawy i zadania ciągłe, likwidacja barier architektonicznych dla osób z ograniczoną mobilnością w ramach bieżących inwestycji komunalnych. To jest tyle w tym projekcie, jeśli chodzi o narzędzia dotyczące realizacji. Teraz ważną kwestią tego planu jest podział układu drogowego, sieci drogowej na funkcję drogi. I tu oddam głos panu Markowi, który też państwu opowie. Dziękuję. Na terenie naszej gminy mają być generalnie rzecz biorąc trzy rodzaje dróg. Pierwsza to taka, gdzie najważniejsza jest obsługa ruchu zmotoryzowanego. To są drogi rozprowadzające, to jest klasa zbiorcza, to są drogi w zarządzie powiatu, w zarządzie województwa. Jak Państwo widzą, są oznaczone tutaj kolorem czarnym. To jest prawie cała ulica 3 Maja, poza końcówką w Truskawiu od Nowej Pętli do parkingu. Ulica Sierakowska, ulica Fedorowicza i jej przedłużenie ulicą Lipkowską. Jest to odcinek ulicy Sienkiewicza do Izabelina B. I są to wreszcie ulice wojewódzkie w Mościskach, to jest Sikorskiego, 3 Maja, Estrady i nie pamiętam jak się nazywa, tak co idzie takim łamańcem, ale tutaj ma ona mniejsze znaczenie dla nas, ona ogólnie obsługuje ruch tirów tam. I tutaj na tej drodze zmiany, na tych drogach zmiany będą najmniejsze. Wszystkie dlatego, że mamy najmniejszy wpływ na nie, one są w zarządzie powiatu i województwa i nie możemy sobie ich dowolnie kształtować. Tu chcielibyśmy pewne rzeczy skorygować, na przykład, żeby ulica Sienkiewicza przechodząca przez środek Izabelina B na tym odcinku nie była drogą o takim charakterze jak 3 Maja, tylko żeby tam był ruch uspokojony. Na tym odcinku to jest około 400, może 500 metrów. Natomiast pozostałe drogi są w naszym zarządzie, w zarządzie gminy. I tutaj mamy największe możliwości ich kształtowania. I też nieco inne są ich funkcje. Mimo, że one swoją długością przekraczają, nie pamiętam dokładnie stycka, ale chyba około dwukrotnie te drogi powiatowe, to one obsługują wszystkie razem wzięte dwa razy mniej ruchu niż te drogi rozprowadzające. Bo ten ruch po prostu koncentruje się na tych głównych. I na tych pozostałych inne funkcje nabierają o wiele większego znaczenia. Te, które są tu oznaczone na niebiesko, to generalnie powinny odpowiadać drogom klasy lokalnej, tutaj jest mowa ich jakby funkcji dojazdowej, to są takie, którymi mamy dojechać do rozprowadzających. I wreszcie jest ostatni taki odcinek klasycznej drodze, powiedzmy z pracy do domu, dojazdu do samej posesji. Drogi, tam to już będą drogi klasy dojazdowej, drogi. I te na tamtych drogach, w ostatnim odcinku, najważniejszą funkcją jest przestrzeń życia dla mieszkańców, którzy przy niej mieszkają. A dodatkiem jest to, że obsługuje jednocześnie ruch zmotoryzowany. Na tych drogach oznaczonych na niebiesko, to generalnie ma być strefa 30, te dwie funkcje powinny być traktowane równoważnie. To znaczy nie wymagamy od kierowców, żeby w każdej chwili uważali, bo w każdym miejscu dziecko może być na środku jezdni, jak to jest w strefie zamieszkania, ale zarazem będzie tam wymuszone uspokojenie ruchu, żeby tam nie dało się jechać 60 na godzinę na przykład. Tylko powinno to być około 30, to mniej więcej da się zrobić. Teraz w jaki sposób będziemy decydować o tym, która z ulic gminnych ma być objęta strefą zamieszkania? Strefa zamieszkania zgodnie z kodeksem drogowym to jest taki odcinek ulicy, gdzie piesi korzystają z całej szerokości jezdni i mają na niej pierwszeństwo. Dzieci nawet lat 10 mają prawo chodzić bez opieki dorosłych po tej ulicy. Na takiej ulicy parkowanie jest zezwolone tylko w miejscach wyznaczonych, a maksymalna prędkość to 20 km na godzinę. Na takich ulicach nie wyznacza się osobnego chodnika i jezdni i nie wyznacza się tą przejść do pieszych. W strefie 30 też zazwyczaj się wyznacza, ale w strefie 30 zazwyczaj jest osobny chodnik.
I teraz co powinno decydować o tym, czy ulica, przy której Państwo mieszkają, będzie strefą zamieszkania, czy tą ulicą w jedną strefą 30. I tutaj musimy o kilku rzeczach pamiętać. Po pierwsze, te ulice ze strefą zamieszkania to będzie odcinek krótki. Nie będzie to działać, jeżeli będzie trzeba tam jechać dłużej niż 300, 400, najwyżej 500 metrów z strefą zamieszkania. Ponieważ to zbytnio wydłuży czas podróży i tak nawet przy zabezpieczeniach to kierowcy będą łamać, sami będziemy to łamać, bo nas będzie nerwować taka długa, krótka jazda. Te ulice z strefą 30 też to powinno być kilkaset metrów generalnie do dojeżdżania do ulicy rozprowadzającej, szybciej, z 50 km na godzinę jako ograniczeniem. Przy czym w wyjątkowych sytuacjach to może być nawet odrobinę powyżej kilometra. I powinniśmy stworzyć taką sieć, żeby z każdej posesji można było dojechać, jadąc powiedzmy najwyżej 400 metrów tą drogą. Więc strefą zamieszkania, kolejne 600, 700, 800, strefą 30 i wjeżdża się już na ulicę popowiatową, zbiorczą, sprowadzającą i dalej. Jedzie się w sposób, do jakiego jesteśmy generalnie przyzwyczajeni. I to jest jedno generalne założenie. Drugie jest takie, że chcielibyśmy stworzyć takie korytarze stref zamieszkania, żeby dzieci, osoby starsze, ci, którzy po prostu chcą iść z pokoju, mogli takimi korytarzami przedostać się do centrum gminy, do urzędu gminy, do szkoły, żeby one tworzyły jakby takie ciągi. To znaczy, że te inne ulice będą miały odcinki, gdzie trzeba będzie na krótki odcinek zwolnić do 20 i respektować tam pierwszeństwo pieszych na całej szerokości ulicy. Ale wreszcie trzecie uwarunkowanie i najważniejsze to jest to, czego chcą mieszkańcy danej ulicy. Te trzy rzeczy będziemy się starali wyjść do każdej z tych ulic, by rozważyć, na ile to jest możliwe. Mam nadzieję, że z tych głosów, tej woli mieszkańców wyłoni się taka hierarchia dróg, jakby taka lista, która będzie spełniała te dwa pierwsze. I nie trzeba tutaj będzie w żadnym wypadku, aby stawać na przekór. To zresztą będzie w pewnym stopniu odpowiadać temu, na ile w tej chwili jest intensywny ruch na danej ulicy. Przy ulicy Krasińskiego pełni jest równolegle do 3 maja, tam ruch jest trochę większy. Tam nie sądzimy, żeby wszyscy mieszkańcy chcieli, żeby to była strefa zamieszkania. No, przekonamy się, jak będziemy pytać o zdanie. Ale prawdopodobnie tak nie będzie. Więc sądzę, że tu nie będzie dużego konfliktu. Przy znakomitej większości ulic decydować będzie wola tych, którzy przy tej ulicy mieszkali. Ona nie może by zaprzeczać funkcjonalności całego układu transportowego, no wtedy będziemy się przeciwstawić, ale jeżeli takiego przypadku nie będzie, to po prostu będzie ukształtowana przez mieszkańców. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli już się zdecydujemy, tutaj zarówno przy strefie 30 i strefie zamieszkania, w jaki sposób to ma być zrobione dokładnie, znaczy jakimi metodami, gdzie ma stanąć denica z kwiatami, gdzie ławeczka, gdzie ma być wyniesione skrzyżowanie, czy gdzie ma być parkowanie na przemienne po dwóch stronach. O tych metodach w porozumieniu z projektantem i władzami gminy też mają decydować mieszkańcy tej ulicy. Mają umeblować swoją ulicę, respektując zasady, które będą im przedstawione. To nie może być tak, że później śmieciarka nie dojedzie, prawda? Albo nie da się ulicy odśnieżyć. I o tym pilnować władze gminy i projektant mówi pilnować tego, żeby tam sobie mieszkańcy myśleli bzdury, która później będzie dla nich uciążliwa. Ale przy respektowaniu tych zasad jest bardzo duża przestrzeń do wyboru, kiedy można stosować się do tego, co mieszkańcy chcą. Oni swoją ulicę znają najlepiej, wiedzą sami, czego chcą, żeby była taka ulica, jak chcą ci ludzie, którzy przy niej mieszkają. Na tym kończymy prezentację samego planu mobilności. I ja oddaję głos prowadzącemu. Dziękuję bardzo. Pewnie jednym z pierwszych pytań jest takie, po co to w ogóle, ale to już pewnie część odpowiedzi została udzielona w trakcie prezentacji, więc zapraszam pierwszą osobę chętną do zadania pytania. Pani Moniko, pani ma mikrofon, pani Monika będzie podchodziła i wtedy proszę o zadanie pytania. Proszę bardzo. Nazywam się pan Osobczyk, mieszkam przy ulicy Podbiętej. I brakuje mi tutaj odniesienia do ruchu tranzytowego przy tym wszystkim, co panowie mówicie i panie. Pani, bo dlatego, bo
wyjazd z Izabeli na Bielany jest zapchany przez ruch tranzytowy tak naprawdę, w 90% moim zdaniem. I nie ma tutaj żadnych działań, które ten ruch tranzytowy mogłyby na przykład spowolnić albo zmniejszyć jego ilość, o ile jest to oczywiście możliwe. Druga rzecz bardzo związana z tym tematem jest taka, że tak to się tutaj przewinęło, ale bardzo delikatnie i podskórnie. Otóż planujecie Państwo wybudować drugą trasę przelotową przez Lipków, Hornówek i Izabelin. Budując przebicie między Hornówkiem a Izabelinem i przebicie z Izabelina B. I przebicie z Izabelina B do Mościsk. Powstaje nowa trasa przelotowa i nikt mi nie powie, że nie wpuścicie tutaj panowie i pani dużo ruchu, bo wpuścicie po prostu. W dzisiejszych czasach każdy korzysta z nawigacji. Google mu pokaże i pojedzie. Dopóki są drogi gruntowe, to jak gdyby domyślnie nie jest to brane pod uwagę, a tak natychmiast ten ruch się pojawi. Teraz zamiast rozwiązania, no to się zrobi kolejna gehenna, bo tego ruchu będzie po pierwsze wielokrotnie więcej, po drugie bardzo ładnie nazwane tutaj te ulice, chyba rozprowadzające, to ja będę przy takiej ulicy mieszkał i będę miał ruch 10 razy albo 20 razy taki, jak mam teraz. Dzięki ruchowi tranzytowemu, więc ja już ten temat kilka razy poruszałem, pani wójt zawsze mówi, że to poprzednik zaplanował, to nic nie może zrobić. No ale... Dziękujemy panu bardzo. Bardzo proszę, pan Marek Swoń. Teraz dobrze. Po pierwsze, przepraszamy za ten jakby błąd, że ta droga z Izabeli na wiadomości jest oznaczona, ponieważ nie jest w tej chwili intencją ani ekspertów planu mobilności, ani zespołu społecznego, ani pani wójt budować tamtej drogi. To jest rzeczywiście ślad po tym zapisie, który jest aktualnie obowiązujący w dokumentach planistycznych. Studium kierunków urokowań rozwoju przestrzennego i strategii rozwoju gminy. Ona tam jest zaznaczona, ale z tego jest jednoznaczna wola wycofać się z tamtej drogi. Właśnie po to, żeby nie było efektu, o którym pan mówił. To jest pierwsza rzecz. Ulica Podbipięty w żadnym wypadku nie ma pełnić funkcji rozprowadzającej, choć mogłaby pełnić po zbudowaniu tej drogi, o której przed chwilą mówiliśmy. Więc ja walczę z tą koncepcją od 10 lat, próbowałem wielokrotnie tłumaczyć panu Majerowskiemu, że to jest koncepcja zła, która nam przyniesie wyłącznie złe skutki. Tu jest pewien problem z połączeniem między Hornówkiem a Izabelinem B. Na pewno chcemy tam ucywilizować połączenie pieszo-rowerowe, żeby dzieci z Izabelina B mogły tamtędy dojrzeć do szkoły. Natomiast nie mamy w tej chwili dobrego rozwiązania i no po prostu głowiliśmy się nad tym długo, jak to zrobić, żeby wyjeżdżający z tego końca wschodniego Hornówka, z ulicy Szczerej, Działkowej, mogli, generowali jak najmniejszy ruch przez gminę. Bez żadnego, żadnego połączenia w stronę... Jest droga gruntowa i to potrzebuje może przejechać. Jest to jedno, zostawienie drogi gruntowej jest jednym z rozwiązań, których wiemy, że może być. Natomiast jednak większość jedzie, czy tam znaczna część jedzie tak, że jedzie całą ulicą Kurowskiego, całą Fedorowicza i pójdzie z powrotem przez środek gminy, co też nie jest optymalne, co byśmy chcieli, żeby tak zawsze było. Tutaj jest pewien problem, dlatego nie wykluczamy, że ten odcinek by powstał, ale w zasadzie, dlaczego nie chcemy, nie przyjmujemy go w tej chwili? Bo nie chcemy, żeby wjeżdżał Izabelin B. Tak naprawdę wymagałoby jakiegoś rozwiązania, które by nie wpuszczało tego ruchu, żeby Hornówek nie dojeżdżał do Warszawy przez Izabelin B. To, czego na pewno nie chcemy robić, to puszczenie takiego ruchu, jakby między miejscowościami, z miejsc tranzytowym, między domem, w środek miejscowości. I dlatego w tej chwili tutaj jest problem. W jaki sposób troszkę się możemy, znaczy drogi powiatowe są w zarządzie powiatu, są drogami publicznymi i powiat działa, że tak powiem, w tym kierunku, bardzo zdecydowanie konsekwentnie, żeby ten ruch tam był tak naprawdę jak największy. I tu po prostu mamy przeciwne interesy, więc my walczymy z zarządem powiatowym, żeby tego nie było. Jaki instrument możemy wprowadzić, żeby ograniczyć trochę tych, którzy wolą przejeżdżać przez naszą gminę? No jedną z rzeczy, którą pokazaliśmy, to jest uspokojenie ruchu na Sienkiewicza przez Izabelin B. To oznacza, że przejazd tam będzie trwał, powiedzmy, 2 minuty dłużej, tak naprawdę minutę dłużej,
ale to już obniża ten przejazd w randze, również nawigacja, bo wiadomo, że tam jedzie dłużej. Jeszcze bardziej kierowców, którzy nie znoszą spłochenia ruchu, takich nie brakuje, wolą pojechać równorzędną trasą, gdzie nie będzie równorzędnych skrzyżowań, gdzie nie będzie progu wyspowego i tym podobnych pomysłów. Moment. Ze względu na wiadomości, nie. Takiej drogi absolutnie nie planujemy. I podobnie będziemy walczyć z powiatem, żeby kawałek Lipkowski od Federowicza w stronę Lipkowa, tam gdzie nie da się na razie poszerzyć, tam nie ma miejsca na chodni, żeby też zrobić ruchom uspokojonym. Obydwie te rzeczy w jakimś niewielkim, w jakimś stopniu zniechęcą kierowców do korzystania z tych dróg jako objazdowych. Największym problemem tak naprawdę jest to, że jeżeli poprawimy nasze wąskie gardło, skrzyżowanie w Mościskach, to będzie magnes dla ruchu tranzytowego. I tu znowu jest ogromny problem, jak to zrobić, żeby poprawić nam i jednocześnie sobie nie zaszkodzić. I dlatego, że nie jest to proste zadanie, po prostu zbudujmy lewoskręt i będzie dobrze, albo nie budujmy go i będzie dobrze, na koncepcję tego rozwiązania jest ogłoszony konkurs, z dużą nagrodą chcemy ściągnąć najlepszych. Może ktoś nam wymyśli coś takiego, co się spodoba i nam pomoże. I wreszcie ostatnia rzecz. Cokolwiek byśmy nie zrobili, poprawiając przepustowość tego skrzyżowania, muszą temu towarzyszyć działania na rzecz promocji transportu zbiorowego i na drugim miejscu, rowerowego, żeby jednocześnie przekonać część kierowców do tego, żeby się przesiedli na inne środki transportu. Bo jeżeli utrzymamy obecną strukturę, że 75-80% dojeżdża jedna osoba w jednym samochodzie do Warszawy, to nie ma metody, żeby korek obniżyć. Nasze działania muszą się koncentrować, nie zapominając o wąskich gardłach i poprawie przepustowości, na tym, żeby poprawić alternatywy, ponieważ to radykalnie wtedy zwiększa możliwość sprawnego dojazdu do Warszawy. Chciałbym się zapytać o spowolnienie ruchu przez Mościska. Jeżeli ruchu tranzytowego właśnie. Dobrze, jeżeli uda się zrobić coś takiego, nie wiem, jest ta... Może pokażę. Jeżeli uda się zrobić coś takiego, zbudować tę drogę, którą na pewno zamierzamy zbudować. Czy to z wielu względów, myślę, że teraz tak nie musimy dyskutować. Stare Babice proszą o zbudowanie drogi takiej. Od tego punktu, tutaj ma być rondo, do ulicy Sikorskiego. Jeżeli to się uda, to wtedy ten obszar można, na tym obszarze mamy znacznie większe możliwości działania, zarówno uspokojenia ruchu, jakiegoś priorytetu dla komunikacji zbiorowej. To co tam uspokaja? Przepraszam bardzo. Mówię o ulicy Sikorskiego i odcinku ulicy 3 Maja. To jest droga wojewódzka. I dopóki ona jest jakby tak bez alternatywy, tutaj nic nie możemy ruszyć, ten chodnika się nie da zbudować. Ja rozmawiałem z panem na tym. Tak, wiem. Ja mam pytanie a propos tego projektu. Dzień dobry, Grzegorz Tomasz. W zasadzie dwa pytania mam. Pierwsze to jest takie, czy przy tym rozwiązaniu nie ma takiej obawy, że ten ruch, który teraz aktualnie mamy na Mościskach, przeniesie się bardziej tutaj jakby na teren naszej gminy jeszcze w głąb, tak? Przez tą propozycję, która tutaj była przedstawiona. To pierwsze, czy to było mierzalne, jakby badane, tak? Bo w mojej ocenie ten ruch, który tym tranzytem proponowanym puścimy jakby w głąb gminy, tak, spowoduje to, że ten korek z Mości, krótko mówiąc, będziemy mieli w Laskach. Nie usprawni to ruchu, nie przyspieszy tego ruchu. Ludzie, którzy czekali na tym skrzyżowaniu w Mościskach i tak będą czekali, tak? Część pojedzie naokoło i tak naprawdę wpuścimy tutaj ten ruch. To pierwsze pytanie. Natomiast drugie pytanie z takiego podwórka lokalnego. Ja nie znajduję wspólnego mianownika pomiędzy tym, co pan mówił a propos zagospodarowania dróg przez mieszkańców, z tym, jaki miał być efekt końcowy dla wszystkich. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem. Tak? Czyli tak, z jednej strony pozwalamy mieszkańcom decydować, będziecie mieli to, co chcieli, a z drugiej strony mówimy, że musimy stworzyć jakiś plan. Tak? Więc jakby kłóci mi się, to nie ma wspólnego mianownika, jeśli bym prosić o odpowiedź. Ja tylko chciałam tak... To jest takie trochę Montessori, freedom within the framework. Czyli jakby tak, mieszkańcy decydują, ale w ramach jednak jakichś zaproponowanych przez nas ram. No bo
inaczej to nie zadziała. No tak, ale to było troszkę inaczej to przedstawione, w sensie takim, że... Znaczy, nie, przepraszam, ja to bardzo akcentowałem, że to, co mieszkańcy zrobią, muszą być zgodne z funkcją, jaką dana ulica pełni w całym systemie transportowym. No tak, ale to jest jedna rzecz. Po drugie, przy tej chodzi o takie końcowe odcinki ulicy, z których 90% użytkowników to są sami mieszkańcy. Tam po prostu inne sobie nie korzystają, po prostu końcowy odcinek jakby dojazdu i zarazem jakby użytkownicy, mieszkańcy to jest po prostu ta sama grupa. Więc w tych przypadkach to nie ma tej sprzeczności. I następna sprawa. Jak jest, jeżeli naszym sposobem na osiągnięcie sprawniejszej komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, jest przekonanie części osób, żeby dojechali do sklepu, do pracy, gdzieś inaczej. Jeżeli mają taką alternatywę inaczej niż samochodem, to uczynienie tych ulic bezpieczniejszych, estetyczniejszych, przyjazniejszych właśnie działa w tym kierunku. A to jest naprawdę w interesie naszych wszystkich, żeby ci, którzy z różnych powodów, poza tymi, którzy muszą iść samochodem, taka jest duża grupa. Być może nawet jest taka połowa, ale nie jest tak, że 80% musi. Więc jeżeli tych przekonamy, to wszyscy łącznie z kierowcami, że tak powiem, odetchniemy, bo ten korek będzie mniejszy, a ci, którzy nie będą jechać samochodem, dojadą sprawnie. I ostatnia sprawa, pan pytał o te możliwości. Dlatego to nie jest tak, że my w tej chwili możemy powiedzieć, to rozwiązanie będzie zrobione. To jest jedna z koncepcji, którą bierzemy pod uwagę, dlatego jest ten konkurs i jakakolwiek by nie była, będzie poprzedzona analizami, są symulacje ruchu drogowego. To jest próbowanie dosyć drogie, którego my nie mamy, dlatego to się zamawia na zewnątrz, ale takie symulacje się robi, one dają przybliżony efekt, co będzie, jeżeli zrobimy kolejny punkt przecięcia na drodze. Więc znaczy nie będzie to na pewno robione w ten sposób, że sobie siedzimy przy biurku, ja z panem Biaczem i pan doktor Kopteczny pomoże, pomyślimy, tak robimy. Ale to naprawdę w ten sposób ta inwestycja nie będzie decydowana. Jeśli mogę sekundkę jeszcze, tak naprawdę no martwi mnie to, że to rozwiązanie, o którym pan mówi, zakończy się kolejnym rondem, kolejną inwestycją tak naprawdę i to rondo, tak jak wspominam, przeniesie ten ruch jeszcze w łom. Naprawdę, to jest dość duże zagrożenie i tak jakby nie widzę tego, tak? No nic nie zrobimy. Ja rozumiem, że część tego ruchu, który przepłynie na Mościska, będzie spowolniony, tak? Że będą na autobusy miały pierwszeństwo, okej. Okay. Ale proszę zwrócić uwagę, że przed tym rondem w Mościskach znowu będzie to samo. No. Będziemy stali w rondzie do przedszkola w Mościskach. Tak się obawiam. Dziękuję. Ale wierzymy w to, że właśnie wpierw zachęcać do autobusu, czyli częściej autobus, wygodny autobus, a później zaraz lewo skręt. Pani Osiu, absolutnie. Znaczy nie poprawimy sytuacji transportowej, jeśli nie zachęcimy ludzi do korzystania z transportu publicznego i to jest absolutnie naszym priorytetem. A co ja? Dobrze, powie pani? Zapraszamy. Tak. Ja mam jedno takie pytanie, przepraszam, taką dygresję, bo chciałam, żeby każdy mógł zabrać głos. Czy ci z państwa, którzy już wiedzą, że chcecie zabrać głos, możecie podnieść rękę? Żebyśmy tak mniej więcej wiedzieli po prostu, żeby się odpowiedzi też trochę skracały tutaj. Żeby każdy mógł. Rozumiem, że pani już, to pan teraz, pani Moniko, przed panią. Ja mam takie krótkie pytanie, co jest Kiele Kulowskiego, mieszkam. Miałem przyjemność w zeszłym tygodniu koło godziny 8 przejeżdżać koło szkoły. I chyba od tego trzeba by zacząć, od nas samych. Proszę państwa, duże samochody po jednym dziecku do szkoły na ulicy wysadzane, samochód zawraca, idzie z powrotem do domu. Od tego zacznijmy. Nie byłem w stanie przejechać przez Kurowskiego na wysokości szkoły podstawowej, tej tutaj. Przepraszam, 3 maja tu przy szkole tej głównej. Masakra. I chyba od tego trzeba zacząć. I dlatego jest to jako jeden osobny, ważny punkt, który chcemy zrealizować. Okej, okay, proszę bardzo, z tamtej strony, pan Jarosław. Chcesz się zmieniać, też nie oczywiście. Dzień dobry, Jarosław. Mam jedno pytanie, ponieważ plan ma to do siebie, że jest pewnym etapem wstępnym. Tego pytania akurat wczoraj nie udało mi się zadać, natomiast dzisiaj chciałbym je zadać. Proszę mi powiedzieć, w jakich cyklach taki plan powinien być powtórnie analizowany, żeby zostać co roku dostosowywanych do nowych realiów. Pan Tobiasz? To znaczy,
Znaczy tak, wprowadziliśmy przede wszystkim w planie też wskaźniki, które mają co 3 lata badać wdrażanie tego planu. Też znajdą to Państwo w dokumencie. Ale tak, jeśli chodzi o taki aktualizację, to od Państwa zależy, jak Państwo będziecie. Nie ma w tym zakresie żadnych prawidłowości ani żadnych reguł. To jest tak, że plany mobilności to jest takie nowe narzędzie. W Polsce dopiero są pierwsze edycje planów mobilności. Nie ma gmin, które aktualizowały plany mobilności. Także to będzie zależało od tego, jak Państwo ten plan używacie, jak ogólne dokumenty strategiczne. Jeżeli Państwo uznacie, że ten dokument zawiera na przykład kierunki rozwojowe, które się rozchodzą z Państwa potrzebami, no to wtedy go po prostu zmieniacie. Albo wprowadzacie inny dokument, bo trudno przewidzieć, co będzie za 3 lata, albo co będzie za 5 lat i czy to właśnie narzędzie będzie najlepszym narzędziem do rozwijania problematyki transportowej i mobilności. Ja może jeszcze dodam, proszę Państwa, Kraków był pierwszym miastem, który wprowadził politykę transportową zrównoważonego rozwoju, bo przedtem tak to się nazywało, zresztą nadal się też tak nazywa, bo można i tak, i tak. I jest to już w tej chwili 4. polityka, z tym, że to było wprowadzone w latach 90. ubiegłego wieku. Więc 4. plan mniej więcej w takim okresie było to zmieniane, więc tak jak tutaj powiedział przedmówca, od Państwa zależy, jak często chcecie to robić. A ja jeszcze tylko dodam, jak Państwo wiecie, gmina Izabeli nie jest jakąś wybitnie dynamiczną gminą. Tak? To nie jest tak, że nam tu przybędzie 10 tysięcy mieszkańców, albo będzie wielki inwestor, albo wybudujemy fabrykę. No raczej będzie dodatkowe 2-3 tysiące mieszkańców, nie wiem, może wybudujemy sobie halę sportową, skatepark, a tak ogólnie to będziemy sobie tutaj spokojnie żyli. Więc raczej musimy to analizować pod kątem skuteczności tego, czy rzeczywiście czujemy się bezpiecznie i czy te dzieci do szkoły chodzą same, czy je wożą rodzice, ale tak jak mówię, no tutaj jakieś takie generatory ruchu nam się zasadniczo minie, myślę, nie zmienia. Tutaj przepraszam o tym bezpieczeństwie. A możemy dać panu? Bo tam pan się zgłaszał. Proszę bardzo. Dzień dobry, Jakub Rak Poniatowskiego, tutaj w Izabelinice. Chciałem spytać o nomenklaturę, bo bardzo dużo poświęcacie Państwo uwagi ruchowi transportowemu, no a my mamy w Truskawie koniec drogi. I tego transportu, takiego tranzytu, który jest powszechnie rozumiany jako przejazd z miasta do miasta, no to w naszej gminie chyba nie występuje. I chyba, że rozumiemy to jako, nie wiem, osoby dojeżdżające z Babic do Łomianek, gdzie na pewno taki ruch jest, tak? Tylko wiem, że była robiona też taka ankieta, gdzie sam wypełniałem ją, skąd, dokąd jeżdżę, ile osób wożę i tak dalej. Czy może w tych badaniach wyszło, że na przykład, nie wiem, ruch nasz lokalny to jest 50% skrzyżowania w Mościskach, a 50% to są przejazdy z Babic. Czy coś takiego Państwu się udało zaobserwować? Bardzo bym prosił o wyjaśnienie tego tranzytu. Dziękuję. Przede wszystkim plan mobilności był w zasadzie opracowany w czasie wakacji. Nie mogliśmy zrobić jednego ważnego badania, to znaczy policzenia ruchu na punktach wlotowych. To jest Lipkowska, Sienkiewicza, 3 maja. Najlepiej przed kapliczką, żeby już nie rozróżnić na Sikorskiego. I to dopiero zrobimy teraz. Przed zakończeniem planu będziemy mieli w miarę dokładnie obliczone, ile samochodów wjeżdża z zewnątrz, ile wyjeżdża, będziemy wiedzieć. Możemy tutaj z grubsza szacować, że to może być na tym końcowym odcinku, gdzie jest największy korek w Mościskach, no to może to 30-40% spoza naszej samochodów, spoza naszej gminy. To chodzi przede wszystkim o omijanie przez mieszkańców Starych Babic drogi do Warszawy, bo Górczewska jest bardziej zakorkowana niż Korkuszowa i Wolczyńska. To jest taka prosta, ale dla nas 30% to jest bardzo dużo. Po prostu zewnątrz. Więc tutaj na to musimy zwracać uwagę i dlatego też będziemy, Stare Babice nie robią żadnego planu mobilności. Rozmawiałem z nimi, oni mają jakiś taki zespół, ale tam oni może coś tam podszlifują, ale generalnie nie planują dużej zmiany, natomiast planują bardzo intensywną zabudowę i zwiększanie liczby mieszkańców. Co też u nas wygeneruje ruch. Kolejny. I to wygeneruje, my musimy mieć świadomość tego. I jeszcze jedną rzecz, która nie była mowa, bo tu pani wójt słusznie powiedziała, że wszystkim chcemy sobie jakby spokojnie tutaj żyć, że się wielkie rzeczy nie zmienią w gminie.
Ale to, co się zmieni w perspektywie, to chyba już pięcioletniej, że druga linia metra dojdzie do Wola Parku i na Lazurowo. I to może w sposób bardzo istotny zmienić nasze preferencje drogi dojazdu do Warszawy. I w tej chwili planując, musimy myśleć nie tylko o tym, jak w tej chwili jest 70% dojedzie Arkuszową-Wólczyńską w kierunku Bielan i metra, tylko te proporcje mogą się zmienić. Strona Bemowa może być nie 15%, tylko 30 lub 40. I planując ten układ drogowy, jego zmiany na najbliższe 15-20 lat, taką perspektywę, to powinniśmy brać pod uwagę. Dosyć trudne, bo tak naprawdę nie wiemy, czy takie przesunięcie nastąpi. Dziękuję. Pan Pomarańczowy, przód. Dobry wieczór, Bogdan Mierzwiński, Izabeli B. A jedna taka uwaga do tranzytu. To właśnie chyba tak jest, bo ja zauważyłem skokowy wzrost ilości samochodów przejeżdżających przez Izabelin B, ale i lądujących na skrzyżowaniu w Mościskach w momencie zamknięcia ulicy Włóczewskiej. Ja myślę, że spora liczba samochodów, które sobie od strony Leszna jechały w kierunku Warszawy, uznały, że łatwiej będzie się dobić do centrum Warszawy przez Wisłostradę, no, a to skłaniało ich do szukania tego typu objazdów, więc chyba to jest rzeczywiście otwarcie z powrotem ulicy Głuczewskich, chociaż ograniczonej w swojej przepustowości, myślę, że troszeczkę poprawi nam przejściowo sytuację. No tym niemniej rzeczywiście każde ułatwienie u nas przejazdu przez te główne skrzyżowania w Mościskach, no będzie powodowało wzrost tranzytu. Znaczy ja szczerze mówiąc tutaj jestem pesymistą, dlatego że widząc właśnie tą wielorodzinną zabudowę w Starych Babicach, ona ewidentnie przed naszym kierunku i tam jest tak, że każde mieszkanie to są dwa samochody, więc naprawdę to będzie duży nacisk na nasze środowisko. Dziękuję. To jest w zasadzie, przepraszam, bo to tylko było tak dygresja. Pytanie. I jedno właśnie nie pytanie, tylko uwaga do dokumentu. Zadałem sobie trud, przestudiowałem ten dokument dość dokładnie. I muszę powiedzieć, nie znalazłem tam jednej rzeczy, która staje się chyba dość wyraźnym trendem. Mianowicie odniesienia do elektromobilności. I bynajmniej nie mam na myśli elektrycznych samochodów, tylko różnego rodzaju pojazdy elektryczne. No ze zdziwieniem przeczytałem już drążąc ten temat, że w ubiegłym roku w Holandii wartościowo sprzedano więcej rowerów elektrycznych niż tradycyjnych. Jakby to dość szybko przeniesie się do nas. Widać to już w Warszawie. Widać to również po drugim, jakby w kolejności chyba najpopularniejszym pojeździe, jakim stają się hulajnogi elektryczne. Myślę, że tego typu pojazdy raz z jednej strony zachęcą chyba u nas mieszkańców do dojazdu w kierunku Warszawy, bo te długie dojazdy rano do pracy rowerem, no nie każdy w tym gustuje. Natomiast pojazdy elektryczne na pewno to ułatwią. Natomiast one będą generowały jedno wielkie zagrożenie, no właśnie do którego brak mi odniesienia w tym dokumencie. To jest kwestia projektowania tras dla pojazdów, którzy poruszają się znacząco szybciej niż wolno jadące rowery. Te wszystkie hulajnogi 25 na godzinę, te wszystkie rowery ze zdejmowanymi blokadami i tak dalej. Dziękujemy. Pan Dobierz? Nie, bo to moje rowery, to moja działka. Tak, to jest, czy to oczywiście jest rzecz, którą bardzo byśmy chcieli zrobić. To znaczy, i to jest już w tej chwili w planowaniu Warszawy, funkcjonuje też takie pojęcie, jak droga rowerowa wyższej prędkości. Dostosowano do poruszania się 30-40 na godzinę. Bo takie na świecie już takie drogi się również planuje. I jest to wymarzona trasa, żeby wzdłuż tej bocznicy kolejowej prosto na Młociny taka droga była. I oczywiście zaczniemy lobbować, tutaj nic prawie nie zależy od nas. To jest ten problem. Czyli zaczniemy naprawdę od razu lobbowanie za czymś takim, ale właśnie tam w poprzek ma przejść trasa S7 i Warszawa nie chce na tym terenie budować nic, dopóki trasa nie będzie zbudowana, czyli przez najbliższe 10-15 lat. Więc tutaj trochę zderzamy się ze ścianą. Być może uda się wyperswadować jakąś drogę właśnie dokładnie wzdłuż torów, które mają zostać. Więc być może tutaj to przekonamy, że da się to wpuścić. Na terenie gminy mamy troszkę łatwiej, bo możemy stworzyć taki ciąg północna, przebić się dalej do Rynkowa, Krasińskiego, poprawić ten kawałek z 3 maja i tam dalej na przykład puścić, tam jest Klaudyńska, Łąkowa i później tą nową drogą i jesteśmy na granicy Warszawy. Znaczy możemy taką trasę dla szybszych zrobić. Z tyłu domów.
Proszę? Mościskach, mówię o nowej drodze właśnie tej, której nie ma. Teodomów możemy zbudować tak, żeby spełniała te wymogi. To jest pas drogowy przewidziany, tam to jest 18 metrów, więc jesteśmy w stanie taką drogę zmieścić. Ale jest problem po drugiej stronie, żeby Warszawa... No może dość, że na razie nie chcą przewidzieć żadnej trasy rowerowej w naszym kierunku. Jak się patrzy na plany rozwoju trasy infrastruktury rowerowej w Warszawie, to jest dokładnie dziura w naszym kierunku. Jest przy Wisłostradzie, jest tam przez radiową stronę. Do nas nie chcą zrobić nic. Próbowałem przekonywać, bo jest osobne biuro, w którym kieszuje Łukasz Puchalski. Na razie po prostu twardo odmawiają, nie chcą rozmawiać. No będziemy próbować, ale nic obiecać nie możemy, bo to nie zależy od nas jako gmin. Bemowo mają tę trasę, tylko żona jest taka, że teraz rowerem, że tak powiem, terenowym jest trudno przejechać. To jest błotnista ścieżka, którą uważają, że jest już w docelowym standardzie. Kawałki próbują naprawiać, czasem to jeszcze pogarsza standard. Troszkę łatwiej, bo niby coś chcą, ale ten ostatni odcinek od pętli tam już, to biegnie przez Lasy Miejskie Warszawa i to jest mniej więcej taki beton, jak u nas Zarząd Dróg Powiatowych. Ja też próbowałem z nimi. Oni nie, rower, no to jest po to, żeby po błocie poskakać, tutaj nic nie będziemy robić, są ścieżki, im wystarczy. No, trzeba by jakoś mocniej na nich nacisnąć. Podobno jest jakaś zaczęta inwestycja od strony Starych Babic, ale tego nie sprawdziłem. To słyszałem, że tam już budują tą drogę, to może Bartek Płomski może powiedzieć, bo to od niego słyszałem, że ta droga jest w budowie. No i zobaczymy. Znaczy wiemy, że to jest bardzo ważna rzecz i tutaj doktor Tyszkopta też jak zobaczył, no przede wszystkim musi być dobra Velostrada na Młociny. Bo rzeczywiście ja w tej chwili jadę z Lasek, czyli tam od siebie na Młocinek muszę jechać, to jakiś mi zajmuje 17-18 minut. No ale mogę wdepnąć, że tak powiem, nie każdy tak pojedzie, a i też jadę naokoło, muszę tam Nocznickiego zabijać. Z rowerem elektrycznym, bez specjalnej kondycji, dobrą trasą, z centrum gminy można by dojechać tam 15 minut. To naprawdę byłoby dla wielu osób taka atrakcyjna alternatywa dla stania w korku w samochodzie. Dziękujemy. Czy pan doktor jeszcze? No, ja muszę powiedzieć, proszę państwa, że pan profesor Szłon jest doskonałym ekspertem, musicie go słuchać, on ma pomysły. Ja mam przyjemność współpracować z panem profesorem już od wielu lat. On doskonale zna standardy projektowania dróg dla rowerów i w tym dokumencie wiele na ten temat piszemy. Oczywiście nie możemy zdominować tego dokumentu wyłącznie sprawami infrastruktury rowerowej, ale te wszystkie alternatywne pojazdy elektryczne zmieszczą się na porządnych drogach dla rowerów, bo każda droga dla rowerów, powtórzę to za panem profesorem, każda porządna droga dla rowerów, czyli główna droga, jest projektowana na prędkość 30 km na godzinę. I te pojazdy wszystkie na tych drogach się zmieszczą, tylko trzeba znaleźć miejsce i dogadać się z Warszawą. Dziękujemy bardzo. Proszę. Witam państwa, ja się nazywam Marta Ostrowska, mieszkam w Laskach. I chciałam się zapytać o, ponieważ mieszkam w Laskach, to bardzo często jeżdżę 3 maja w tej drodze. Na tej drodze od miejsca, gdzie jest przystanek przy zakładzie, jest 30 km na godzinę. Później jest rondo i jest przy szkole 40 na godzinę. Przedszkolu, tak, na przepraszam, przedszkolu. Nikt, no poza nielicznymi osobami, tego nie przestrzega. Ja nie wiem, to jest droga, jak państwo mówią, nie gminna, tylko to jest gminna, czy to jest powiatowa. Wyprzedzania, rzeczy się no, takimi samochodami, które wiedzą i mogą jeździć szybko. Już nie mówiąc o tym tragicznym wypadku, który był ostatni, prawda? Czy państwo w tym swoim planie mogą przewidzieć jakieś spowolnienia, ewentualnie, nie wiem, radary, no bo nikt tego nie przestrzega. W Laskach nikt tego nie przestrzega. Osoba jeżdżąca 30 czy 40 km na godzinę jest ewenementem. To może ja spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, bo droga jest powiatowa. My dość często się widujemy z powiatem i ja bym tak, powiat jest dość konserwatywny, jeśli chodzi o uspokajanie ruchu.
dużo naszych propozycji nie spotyka się z akceptacją, ale cały czas trwają na ten temat rozmowy. Na pewno będziemy próbowali uspokajać ten ruch również w sposób taki fizyczny. To, co jest teraz najszybciej planowane, to są światła na przejściu dla pieszych przy przedszkolu, tak zwane światła, teraz nie pamiętam, wzbudzające, czyli jak człowiek jedzie z prawidłową prędkością, to przejeżdża, jak człowiek jedzie za szybko, to mu się zapala czerwone światło i to... Wow! Nie, to nie migające, to jest zwykłe czerwone, żółte, zielone, po prostu tylko jak pieszy je aktywuje dotknięciem, a jak się jedzie za szybko, to zapala się człowiekowi czerwone. Więc to jest taka najszybsza rzecz, która prawdopodobnie w Blaskach zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Dziękuję. Proszę bardzo. Monika Grzybowska, Zabelnice. Ja jeszcze chciałam nawiązać do tego połączenia z Wolą, bo żeśmy też rozmawiali na ostatnim spotkaniu, że jest autobus, który kończy na Radiowej gdzieś tam pętlę ma w lesie. I byłoby super, gdyby tą pętlę można było przenieść albo no, przedłużyć bieg tak, autobusu, czy to może czy nawet do, tak jak 110 teraz ma do cecha Łomianki, no super, prawda? Wydaje się, że niewielkim kosztem tam nic nie trzeba cudować, ale mogłoby pomóc rozładować też ruch dla tych ludzi, którzy jadą do pracy na BMW lub dla studentów, tak jak mój syn i wielu innych młodych ludzi dojeżdżam na VAT. Nie ma dojazdu, muszą jeździć przez Warszawę i no to też komplikuje. Dziękujemy Pani bardzo. Czy tak, to jest jeden z osobnych punktów, połączenie transportem zbiorowym na Bemowo wpisane. Ja rozmawiałem z wicedyrektorem ZTM odpowiedzialnym za trasowanie i powiedziałem dokładnie o tym, czy by tak przedłużyć tę linię, żeby ona odjeżdżała, objeżdżała Klaudyn Przemysłowy i miała wygodną przesiadkę na przykład w okolicach skrzyżowania w Mościskach. Znaczy ona nie musi dla nas jechać do Łomiany, żeby tam... Oni stwierdzili, że to zbadają, że to znaczy, że sprawdzą, że tak powiem, nazywam oprogramowaniem, czy potoki pasażerskie są wystarczające, ale tak naprawdę to jest kwestia, ile za to zapłacimy. I będziemy w związku z tym musieli wyliczyć, ile mieści się w budżecie. Tutaj zdradzę rzecz niepopularną pewnie, może pani wójt mnie za to skróci o głowę, że nie jest dla nas oczywiste, że ten ruch, który został dokonany w zeszłym roku, wejście w pierwszą strefę, był słuszny. Ponieważ jest to koszt tak wysoki, że być może, znaczy nie jest tak, że zamierzamy się wycofać. Zresztą ja nie decyduję, mogę spiegować, że jest decyzja o wycofaniu. Natomiast wydaje się z takich wstępnych obliczeń, że możemy zaoferować wszystkim Izabelińczykom dopłatę do biletu długookresowego, żeby płacił tyle samo, co płaci w pierwszej strefie. I nam zostanie na tego typu wydatki jak linia na Bemowo i zwiększenie częstotliwości. Więc będziemy to rozważać. W tym wariancie żaden, że tak powiem, mieszkaniec Izabelina nie będzie musiał za codzienne dojazdy autobusem płacić więcej. Bo tą różnicę i tak zwrócimy. Ale tym będziemy myśleć o takim rozwiązaniu również, żeby nam wystarczyło pieniędzy na dodatkowe kursy i na dodatkową linię na Bemowo. Okay. Pierwsza strefa jest i należy będzie. Jeszcze słowo do tego, co powiedział Marek. Nie, na razie nie rezygnujemy z pierwszej strefy, także spokojnie. Ale jak się patrzy na powody, dla których ludzie jeżdżą albo nie jeżdżą autobusami, to jednak powód numer 1, 2 i 3 to jest częstotliwość. Tak, częstotliwość, ewentualnie komfort, cena w ogóle nie jest tutaj żadnym czynnikiem, więc ja nie wiem, czy gdybym teraz pani Anno zaproponowała autobusy co 5 minut bez pierwszej strefy, to czy sama by pani nie stwierdziła, że rezygnujemy z pierwszej strefy, także zobaczymy, no na pewno będziemy to wszystko dobrze liczyć i dobrze konsultować. Spokojnie. Dziękuję. Chwileczkę. Jest taki sam rozkład, jaki był w drugiej strefie. Autobusy nie były wcześniej częściej. Wszystkie jadą przez Sieraków i Chorągiewek. Ja jadę do Popiela ze Skibińskiego, z końca Truskawia. Do Popiela jadę 55 minut. Bo jadę Sieraków i Chorągiewek.
nawet na rozkładzie są niezaznaczone, że jedzie przez Sieraków, bo wszyscy jadą na Sieraków. Bo Sieraków jest bardzo ważny. Przekażmy do przodu, jakby pani mogła przekazać. Andrzej Kolczak, Lublinice. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tej sprawy inwestycyjnej, o której państwo już się tu mówili, w perspektywie 5 lat. Otóż jakiś czas temu w Gazecie Bielańskiej wyczytałem taki artykuł, że miasto Warszawa ogłosiło przetarg na wybór firmy projektowej, która będzie projektowała trasę S7, przedłużenie trasy S7 do Łomianek z dużym węzłem komunikacyjnym w rejonie bramy południowej cmentarza. Czy to nie spowoduje zmiany natężenia ruchu właśnie w ulicy Estrady i dalej tutaj do skrzyżowania w Mościskach? Myślę, że to w tej perspektywie 5-letniej to zaburzy nam w mocny sposób cały ten ruch komunikacyjny. Bo to będzie i wjazd na trasę, i zjazd trasy akurat na tą część północną Warszawy. To na pewno nie będzie perspektywa 5-letnia. Nie ma żadnych szans, żeby trasa została wypuszczona do ruchu w ciągu 5 lat. To znaczy, tutaj chodzi o terminy. Projekt nie zmieni nam ruchu. Więc jego realizacja dopiero zmieni, ale też nie jest oczywiste, że zmieni w tej chwili tę funkcję, którą ma pełnić S8, czyli omijanie Warszawy od tej strony, pełni ulica Estrady, która zupełnie nie jest do tego przystosowana. Więc akurat to może nam, nie musi nam pogorszyć. Może to podać też negatywne, ale może też znacznie by poprawić. Raczej polega problem na tym, że my naszą drogę przez Mościska powinniśmy się zaplanować tak, żeby ona pasowała do najbliższego wjazdu na tą trasę, a nie wiadomo, gdzie on będzie. Są rozważone różne warianty węzłów i to nie jest zdecydowane, czy to będzie jeden, czy dwa, czy w którym mieście. A dużo dla nas zależy. I drugo, o czym mówiłem, że stan zawieszenia blokuje wszelkie inwestycje komunikacyjne Warszawy w tym rejonie, i tym samym nas też blokuje. I tylko jeszcze odpowiem w sprawie Sierakowa też przy okazji. Znaczy tu jest, no właśnie, jeszcze taki nieurodził, co by wszystkim dogodził. To z jednej strony od paru lat proponowane jest, żeby zrobić wahadłowy autobusik, żeby on dowoził mieszkańców Sierakowa do 3 maja i żeby autobus wszyscy nie musieli jeździć. W tej chwili wygląda na to, że będziemy szukać jakiegoś takiego rozwiązania pośredniego, żeby to, co na przykład czwarty tylko wie, że wiadomo było który, i tylko w jedną jakby stronę, a poza tym, żeby to częstsze taktowanie było rzeczywiście busem takim wahadłowym, który będzie jeździł Hornówek, żeby nie... Znaczy są ludzie, dla których rzeczywiście przesiadka jest bardzo dużym wyzwaniem, więc niech oni mają raz na godzinę taki autobus, natomiast żeby 3/4 autobusów jeździło po prostu 3 maja. Ale nie jest to jeszcze uzgodnione, że powiem, i ustalone ostatecznie. Czy coś takiego pośredniego, że jeżeli pani będzie wsiadała do autobusu, to będzie pani wiedziała, czy on pojedzie przez Sieraków, czy nie. I z 4 tylko jeden będzie jechał tą trasą okrężną. Myślę, że to będzie... Znaczy, w ogóle ludzie w Sierakowie mają większy problem. Ale nie, bo CDM po prostu dyspozytor daje kierowcy rozporządzenie. Jest na rozpisce. Ostatnio wysyłałam wczoraj do gminy rozpiskę. Z metrą Młociny z Kibnickiego i pojechał w Sieraków, Hornówek i jechałam 55 minut z Popiela. I wiem, jedną czy w drugą jadę tyle samo. A jeszcze później się przesiadam oczywiście w Toronę, gdzie muszę dalej dojechać do pracy. Ja w pełni panią popieram, że ZTM co tutaj pogrywa z nami jak chce, to znaczy... Ale gmina, przepraszam, ma umowę podpisaną. No jaka umowa jest podpisana? Znaczy, to nie jest takie proste, ale podobny, proszę zrozumieć, z drugiej strony, jaki spot, co my słyszymy w Sierakowie. Tam staliśmy 2 razy, parę godzin, że mają w rozkładzie autobus, a on po prostu nie przyjeżdża. To znaczy, to jest tak, że jeżeli postoi w korku, to dostaje od dyspozytora polecenie ominąć Sieraku, żeby dojechać, żeby nadrobić. Dobrze. To jest temat do przeanalizowania. Znaczy, konkluzja jest taka, że wpisujemy do planu mobilności weryfikację faktycznych przejazdów naszej głównej linii, żebyśmy nie opierali się na operacje, tylko wiedzieli, jak one rzeczywiście jeżdżą, jak ma się to do rozkładu jazdy. Po prostu. Dokładnie. Tutaj pan na końcu, proszę. Dobry.
dobry, Adam Kutla, Rówica Kościuszki. Proszę Państwa, ja z lekkim przerażeniem patrzę na ten plan i na to, co Panowie mówicie. Mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że nie ma żadnego mitycznego tranzytu, tylko to są faktycznie ludzie, którzy pracują bądź mieszkają na terenie gminy. I wydaje mi się, że samo przebudowanie lewoskrętów jest mocno niewystarczające i przydałoby się jednak zaplanować jakieś ulice. Powiem tak, że ja od pewnego czasu do pracy i z pracy nie jeżdżę już przez Mościska, tylko jestem tranzytem dla gminy Stare Babice. I jadę tam, bo dużo łatwiej jest dojechać do obwodnicy i obwodnicą dojechać na Mokotów, niż pchać się przez Bielany, przez Śródmieście i przez centrum. I raczej, jeżeli miałyby być jakieś nowe połączenia, które by odciążyły przejazd przez Mościska i na Bielany, to właśnie, żeby nas połączyły z obwodnicą. Bo nie jeżdżę sam i tam z dnia na dzień jest coraz więcej samochodów i coraz większe koty. Więc myślę, że to nie Stare Babice jeżdżą przez Izabelin, tylko to my będziemy jeździć zaraz przez Stare Babice, szczególnie, że właśnie tam buduje się stacja końcowa metra, MORY i cała infrastruktura. No. Dziękujemy za ten głos. Czy panowie, krótki komentarz? Proszę, o tym, o metrze to mówiłem wcześniej, my to wiemy, ten łącznik, który była mowa przy Sikorskiego, między innymi temu ma służyć, znaczy, żeby tu tam łazić w tamtą stronę. Z tego, co sprawdzaliśmy, osób, które z naszej gminy dojeżdżają do południowych dzielnic Warszawy, jest stosunkowo niewiele. Znaczy, to nie znaczy, że ich nie ma, ale jak nie one decydują o głównych, też jest to problem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jak mówiłem, głównym rozwiązaniem takim docelowym nie jest przepuszczenie strumienia samochodów na inną, przez inne skrzyżowanie, przez nową drogę, tylko taka zmiana systemu komunikacyjnego, żeby zachęcić część do podróżowania innego niż własnym samochodem. Ja to mówiłem na pierwszym takim zebraniu, ale bym powtórzył, bo sprawdziłem, o ile mniejszy byłby korek, gdyby ci ludzie, powiedzmy, jeden wsiedli stojący w korku się do jednego autobusu, to znaczy, albo jak długi jest korek, gdyby ludzie siedzący w autobusie, każdy wsiadł się do samochodu z takim napełnieniem, jak mamy, czyli 1,2. Czyli ja jeden autobus, to jest droga od skrzyżowania w Mościskach do drukarni w Laskach. To jest taka długość, znaczy, i dlatego, żeby każde zachęcenie, 10% do tego, żeby przyjechać do autobusu, oznacza po prostu tyle mniej korka. I to jest jedyna droga, w której nie przelewamy, że tak powiem, z jednego naczynia w drugie, tylko mamy szansę udrożnić. I tutaj jest główny kierunek naszych działań. I również inwestycje drogowe mają służyć temu, żebyśmy mogli bardziej efektywnie jakby sterować tym i zachęcać ludzi do po prostu bardziej racjonalnego korzystania z naszego systemu transportowego, bo taki jak jest, że 3/4 jedzie własnym samochodem, jest zachowaniem z punktu widzenia takiego interesu publicznego gminy nieracjonalnym. I ci, że powiem, kierowcy, my, sami się korkujemy w ten sposób. To bardzo ładnie brzmi. Niemniej jednak sytuacja jest taka, że jednak większość ludzi jeździ samochodami. Ja ciągle słyszę te opowieści, miasto jest nasze, jest wytapetowane tymi wszystkimi gorącymi apelami. Ale jednak proszę wziąć pod uwagę, że 80% ludzi jednak nie jeździ dla przyjemności, tylko ma pracę, musi zrobić zakupy, musi zawieźć, nie wiem, chorą matkę. I naprawdę wolałoby nie jeździć, ale robi to z musu. Proszę jeszcze słowo komentarza. Proszę Państwa, wczoraj mówiłem od Prawo, od Lidza i Lewicy. Oni pierwsi sformułowali to przed 40 lat. Korek wczoraj, dziś i jutro. Nie ma możliwości rozwiązania problemów transportowych przy pomocy budowy samych dróg. Jeżeli drogi, to muszą z buspasami być, po to, żeby przez te korki przebijały się autobusy. I taka jest szansa dla waszej gminy. Buspas jest konieczny. I tutaj zostało zarysowany program budowy. Mówił pan profesor o tym, i to trzeba będzie zrealizować i musi być buspas, bo inaczej nie dojedziecie do Warszawy. Poza tym
musicie wykorzystać carpool po to, żeby zmniejszyć korek samochodowy. Musicie wykorzystać rowy przez budowę infrastruktury rowerowej, żeby zmniejszyć korek samochodowy. Jeżeli tego nie zrobicie Państwo, nic się nie zmieni. Przepraszam, tam Państwo się zgłaszają, więc nie, tam był Pan Jarosław Naziel. Ja tylko dopowiem o tym głos, Pan zachodzi o 700 metrów między Radiowem a Warszawą, tam gdzie stoi korek przed rondem z Wólczyńską. To jest ten odcinek, gdzie jest miejsce, jedyny gdzie jest miejsce, a zarazem takie miejsce, gdzie korek i realnie popłynie z tą samą stroną. Znaczy to nie jest rozwiązanie całościowe, ale by mogło sprawić, że autobus dojeżdżałby 10 minut szybciej niż samochód do ulicy Popiela. Bardzo proszę. Ja ponownie chciałbym zadać pytanie, tym razem dwa pytania. Jedno pytanie do Ciebie, Marku, drugie do Pani Wójt. Do Ciebie, Marku, mam pytanie. Użyłeś w swojej prezentacji takiego stwierdzenia, że te drogi na niebiesko zaznaczone i na brązowo zaznaczone, czyli ograniczenie do 30, ograniczenie do 20, dlatego są tak zrobione, dlatego że cierpliwość kierowców będzie się wyczerpywała i tak czy inaczej będą przyspieszać nawet na drogach z ograniczeniem do 20. Pytanie, czy to jest poparte jakimiś badaniami na terenie Polski, czy jest to nasze wyczucie, że tak ludzie będą robić? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie nawiązuje trochę do tego, czego byłem świadkiem, jak szedłem tutaj na spotkanie. Otóż cały ruch, który w tej chwili się przelewa przez ulicę Działkową, jak mieszkam na Działkowej, jest osobnika. Akurat z mojej perspektywy uspokojenie ulicy Zielonej, chwała mieszkańcom za to, że mi się to udało, spowodowało, że cały ruch się przelewa na ulicę Działkową. Na Zielonej jest 9 progów zwalniających, na Działkowej są 3 progi zwalniające. Moim zdaniem 80 przy skrzyżowaniu z zakątką to jest czasami standard dojazdu do szkoły. Dzisiaj byłem świadkiem, jak samochód otarł się od dwie dziewczynki jadące na kolejnące z bardzo prostego powodu, dlatego że szkoła jak robi zebrania, to robi dla wszystkich klas w tym samym czasie. W związku z powyższym samochody parkują dosłownie wszędzie. Nawet nie będę w stanie tego komentować. I teraz pytanie. Ponieważ mamy 10 września, jak rozumiem, do końca września będziemy planować budżet, ile z tego, co zostało pokazane w Planie Mobilności, jesteśmy w stanie zrealizować w przyszłym roku w ramach planowanego budżetu? Znaczy, zadam pytanie bardzo, bym powiedział, emocjonalne, ale w jaki sposób będziemy się tłumaczyć, jak coś złego na Działkowej się stanie, a moim zdaniem w tej chwili to nie jest kwestia czy, tylko kwestia kiedy. I jak bardzo dramatyczne jest tutaj korzyść takim bardzo. Dziękuję bardzo. Pan ma rowerów ile? Pan co? I tyle. Ja oczywiście wiesz, chodnik miał być. Za panią burmistrz. Natomiast chcę odpowiedzieć na to pytanie pierwsze, które pan postawił. Proszę państwa, my nie przychodzimy tutaj ze sprawami, które są odkryciem Ameryki. To są sprawy sprawdzone przez wiele lat, które są wdrożone w zachodniej Europie. Zaczęło się to, proszę państwa, w Holandii, za sprawą Wonerów. A dlaczego to się zaczęło w Holandii? No muszę to powiedzieć. Stop Kinderboard. Nie zabijajcie naszych dzieci. Zawołało społeczeństwo holenderskie, jak się rozpoczęła motoryzacja w Holandii. Nie zabijajcie. I zaczęli eksperci myśleć, holenderscy, nad tym, jak poradzić. Wprowadzili Wonerw. Strefa zamieszkania to jest nasz odpowiednik holenderskiego Wonerwu. On działa również w strefach handlowych w formie Winkelerfu, o czym się mniej w Polsce mówi, ale również się strefy handlowe uspokaja. I tam to zostało sprawdzone w praktyce. I to powoli się wdraża w niektórych miastach w Polsce. Wy państwo, jeśli podejmiecie się tego działania, to zaczniecie jako gmina wiejska, podmiejska, pierwsi robić to w Polsce. I to jest bardzo ważne, bo będzie to przykład dla innych takich gmin podmiejskich. Proszę państwa, korka nie rozwiążemy. W Krakowie codziennie do miasta wjeżdża 250 000 samochodów. W Warszawie około 500 000 chyba, jeśli nie więcej. I nie ma szans żadnej, żeby ten korek rozwiązać inaczej niż
przy pomocy transportu zbiorowego, między innymi buspasów, bo Państwo nie macie tutaj kolei. Bo wasze, gdybyście mieli tu kolej, to bylibyście uratowani. Nie macie tutaj Państwo kolei, więc musicie się ratować autobusami. I w tym kierunku trzeba podążać. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to już... Dziękuję bardzo. Nie, mój resort. Jak słusznie, Jarku, zauważyłeś, jesteśmy przed planowaniem budżetu. Natomiast dla, nie wiem, dla mnie, dla nas, też dla radnych, generalnie kwestie transportowe, szeroko pojęte, są absolutnym priorytetem. Znaczy my tu nie mamy na ten moment w planach żadnych wielkich inwestycji w rodzaju, nie wiem, właśnie basenu czy jakiś tego typu. Nie, uważam, że priorytetem dla tej gminy jest skrzyżowanie w Mościskach. Niezależnie od tego, na ile ono nam rozwiąże, jakby czy nam rozwiąże, nie wiem, 20 czy 40%, no to jest jakby priorytet i to są, to jest jakby uspokojenie ruchu w gminie razem z retencją wody, tak? No bo to są jakby projekty połączone i wydaje mi się, że w najbliższych 3-4 latach głównie na to powinniśmy wydawać pieniądze, oczywiście na poprawę estetyki i takie różne rzeczy, ale to wszystko się razem jakby w sobie łączy, to jest jakby jeden duży projekt. Bardzo dziękuję. Okolice szkoły na pewno będą priorytetem uspokajania. Szanowni Państwo, minęło 1,5 godziny naszego spotkania. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Anna Białkowska, jestem z Truskawia. Tutaj panowie planowali w takim budżecie 5-letnim właśnie to rondo, rozwiązanie krzyżówki w Mościskach. A moje pytanie jest takie, czy no bo skrzyżowanie będzie remontowane, tak? Przebudowywane. A jak wtedy pójdzie ten ruch? Czy w tych 5 latach nie pomyśleć o drogach właśnie takich alternatywnych? To, co Państwo pokazywali, tą drogę na Klaudyn, ale również w stronę Wólki. Znaczy to jest, jeżeli mielibyśmy najpierw zbudować drogę alternatywną, to odsunie przebudowę skrzyżowania o parę lat dalej. Znaczy, budowa skrzyżowania jest znacznie bardziej realna i z reguły robi się to po prostu tak, że jeżeli samo skrzyżowanie, no to robi się półskrzyżowanie i ruch tranzytowy znaczy ruch wahadłowy przez skrzyżowanie, co oczywiście zwiększy korki na ten czas. To jest raczej kwestia tego, jak długo firma będzie to robić. No przeżywamy to na skrzyżowaniu Krasińskiego i 3 maja. To jest bardzo podobny przypadek jednak, jak tam. I ma, znaczy to jest bardzo, że powiem, ambitny, optymistyczny plan, żeby tą drogę w Mościskach, taką skracającą w kierunku estrady, zbudować w 5 latach. Znaczy jest nadzieja, że to może się udać, to zależy od właścicieli, którzy muszą jeszcze po rozsądnej cenie sprzedać działki tam, trochę się tam pojechać z RID-em, prawda, ale to nie do końca wszystko rozwiązuje. Natomiast jeśli chodzi o skrzyżowanie w Mościskach, wszystkie wykupy są zrobione. Mamy zgodę zarządów dróg wojewódzkich na przebudowę tego, w zasadzie wolną rękę, jak to kształtować. I można to zrobić znacznie szybciej. I sądzę, że nie byłoby rozsądnie odwracać kolejności, mimo trudności, które nastąpią. Prawdopodobnie to będzie robione poza tym w czasie wakacji, kiedy jednak te skorki są teraz trochę mniejsze. Jeszcze mam pytanie. Na skrzyżowanie jeden, bo tutaj pani ma. Ja mam jedno pytanie. Tak. Chwileczkę. Pozwoli pan tej pani, która się zgłaszała i czeka? Proszę bardzo. Ja mam kilka pytań, nie wiem, bliżej, ale generalnie chciałabym się zapytać, jak Państwo chcecie zachęcić jednak tych mieszkańców Truskawia, to jest chyba około 1600 osób, do poruszania się tą komunikacją miejską w sytuacji, kiedy to jest ponad godzina, żeby dotrzeć do metra. To jest moje pierwsze pytanie. Kolejne to mówimy cały czas o bezpieczeństwie, a jak wiadomo, nasze ulice w zimie są w bardzo złym stanie. Wystarczy przekroczyć granicę z Warszawą, bądź chociażby z Babicami i tam jest asfalt czyściutki, natomiast u nas jest szklanka. No. Ja wiem, że to są ulice powiatowe, ale dlaczego w Babicach te ulice, te same powiatowe, bo wystarczy do Lipkowa wjechać i one są przejezdne, natomiast u nas to jest jakaś w ogóle no, trzeci świat, jeżeli chodzi o zmierzanie. Tak jest. Kolejne moje pytanie, jak Państwo zamierzacie edukować rowerzystów, którzy po zbudowaniu ścieżek na terenie całej gminy, notorycznie poruszają się jezdnią. Ja wielokrotnie na takich rowerzystów trąbię, ponieważ to jest w ogóle chyba wykroczenie z tego, co wiem. Natomiast zdarzyło mi się jechać również za policją, która również czekała, aż w końcu będzie mogła między gminą a szkołą wyminąć takiego rowerzysta.
Ja może dać od ostatniego najdalej. Znaczy to jest tak, że jeżeli buduje się drogę rowerową głównie po to, żeby się pozbyć rowerzysty z jezdni, nie zważając na jej jakość, to skutek jest taki, że rowerzysta zostaje na jezdni. Więc jeżeli by się budowało drogę rowerową tak, żeby na niej się jechało lepiej niż jezdnią, to wtedy rowerzysta pojedzie drogą rowerową. Znaczy, proszę, daj mi skończyć, pozwólmy dokończyć. Rzecz w tym, że znaczy, ja jadę zawsze tą drogą rowerową, nie jadę tam jest. Żeby było jasne, to nie jest tak, że usprawiedliwiam, że mi się coś jest. Natomiast nawet w Warszawie były robione, tam gdzie jest dobra jakość, 99% korzysta. Tam gdzie jakość jest zła, ten procent może spaść do kilku. Ta nasza droga, to nie decyduje jeden kawałek, tylko decyduje jakość całej drogi. I ta cała nasza droga jest niskiej jakości i z tego powodu część rowerzystów jedzie jezdnią. Żeby się, że tak powiem, rozwiązać ten problem, jedyną skuteczną metodą rozwiązania tego problemu jest podniesienie jakości drogi rowerowej, żeby rowerzysta chciał nią jechać. Znaczy, ja rozumiem, że to może irytować, ale naprawdę nie ma innego rozwiązania. To jest wyższa jakość, a między Izabelą a Truskawiem jest mylana w ogóle nawierzchnia. I tak rowerzyści nie jeżdżą tam. Znaczy, nie badamy pani więcej na to jakby no to pytanie. Ja się pytam, jak zamierzacie zachęcić tych rowerzystów, bądźby egzekwować poprawiać jakość. Z tych stref dla rowerzystów i dla... Poprawiać jakość. Zamierzamy poprawiać jakość. Nie, wystarczy, że na tej ścieżce nie wiadomo będzie, że za 100 metrów nie będzie krawężnika 5-centymetrowego, bo jest w tej chwili. Krawężników parocentymetrowych na tej trasie jest kilkadziesiąt. Naprawdę ją często jeżdżę. Jest budowana fatalnie. Przeprawda się z pierwszymi. W całym Izabelinie C są krawężniki. Więc rowerzysta, który chciałby sobie pojechać tym jednym odcinkiem przez... Proszę zmierzyć, jak długo trwa przejazd tym odcinkiem asfaltowym od Truskawy do Izabelina C. On jest bardzo fajny, świetnie się nim jeździ, ale ten przejazd trwa około minutę, może dwie. I później przez kolejne, żeby nie skakać tam po krawężnikach, nie przewracać się między pieszymi, nie być narażonym trzykrotnie bardziej na potrącenie przez samochód na każdym skrzyżowaniu, to mogę zaraz sobie rozwinąć, to musiałby wtedy znowu przychodzić, będzie tak samo wytrąbiony, bo tam tak samo mu nie wolno. Czyli naprawdę, rowerzysta może wybrać, mimo że za to grozi manewr. Nie wolno mu, ale może, jak ale pani może, się przekonała, tak uważa, może, lepiej, ma taką możliwość. Więc ja też samochodem wybieram tak, że wolę sobie dostać mandat. Tak właśnie jest. Ludzie mogą przekroczyć prawo i przekraczają prawo. Czasem za to płacą mandat, czasem płacą znacznie wyższą cenę w postaci na przykład kalectwa albo nawet śmierci. Mogą to zrobić. I naszym zadaniem nie jest pokrzyczeć z oburzeniem, że to jest źle i należy to zrobić, tylko podejmować działanie skuteczne. Jedynym skutecznym działaniem, które sprawia, że rowerzysta korzysta z drogi rowerowej, a nie jezdni, jest to, że ona jest lepiej dostosowana do jego ruchu niż jezdnia obok. No naprawdę tak jest. Na całym świecie to sprawdzono i nie da się tego zrobić. Wprowadziliśmy też w dokumencie, w działaniach promocyjnych edukacja, no bo to jest kwestia ciężko egzekwowana, to co pan Marek powiedział, jakość przede wszystkim. No i to, co gmina może zrobić, tak, to jest narzędzie też dla gminy, to w zakresie edukacja, w zakresie kodeksu drogowego. Natomiast pamiętajmy też, że duża część tego najbardziej takiego uciążliwego ruchu rowerowego, który jeździ po ulicy, to są rowerzyści, że tak powiem, tranzytowi, tak? To są tacy, którzy przyjeżdżają. Kolarze. No to są jakby ludzie, którzy jeżdżą pojeździć po kabinie i niestety do nich nasza edukacja nie dotrze. Ja nie wiem, czy to nie jest. Jeszcze mam a propos rowerów. To może edukacja mandatowa? Okej. Okay. Używanie sygnału terenie niezabudowanym też jest wykroczeniem, więc proszę nie reagować na wykroczenie wykroczeniem. Czy są jakieś pytania merytoryczne do dokumentu, na które powinniśmy odpowiedzieć, albo informacje, które powinniśmy uwzględnić w naszej pracy? Bo dla nas to jest naprawdę bardzo kluczowe. Znaczy było pytanie o odśnieżanie, to może pan wicewójt by odpowiedział. Jeszcze a propos rowerów, proszę, jedno. Chodzi o to, co państwo myślą o stacjach do Turilu. To za chwilę, odpowiem za chwilę.
jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to jesteśmy w trakcie przygotowywania. Pierwsza informacja jest taka, że 2 miesiące temu wystąpiliśmy do powiatu z prośbą o przejęcie dróg powiatowych do zimowego utrzymania, żeby wszystkie ulice na terenie gminy Izabelin były odśnieżane przez jednego wykonawcę i żeby nie było tak, że zastanawiamy się, że może na końcu, czy nie na końcu jesteśmy, żeby to było wszystko w jednym worku. Niestety takiej zgody nie dostaliśmy. Ja przepraszam. Przez jednego wykonawcę, który jest naszym wykonawcą, tak? Któremu płaci gmina Izabeli i na którego mamy bezpośredni wpływ. To tak. Właśnie dlatego chcieliśmy mieć kontrolę, tak? Żebyście Państwo, jak macie uwagi, to żebyśmy wiedzieli, że te uwagi są do nas słuszne i my na nie możemy zareagować. Niestety w tym roku jeszcze tak nie będzie, bo jeśli droga powiatowa nie będzie odśnieżona albo nie będzie spełniała Państwa oczekiwań, to jedyne co będziemy mogli przekazać taką uwagę do zarządcy drogi. Jeśli chodzi o drogi gminne, przygotowujemy się do przetargu, tak Panie Mateuszu, będziemy ogłaszali i w tym roku będziemy pilnowali tego, żeby te ulice były przejezdne. Oczywiście one nie będą czarne, więc w żaden sposób nie możemy się porównywać do Warszawy, bo Warszawa rządzi się swoimi prawami, ma zupełnie inne kategorie odśnieżania. Wiem, bo codziennie jeździ mąż tamtędy, wystarczy przekroczyć granicę z Wilkowem i tam jest czarno. A u nas jest lód. Na drogach powiatowych, tak, mówi Pani. Jedzie tak, jedzie drogą do Żaroma. To, co powiedziałem na początku, będziemy mogli przekazać te uwagi do zarządcy drogi powiatowej, ale będziemy się starali to robić w dialogu i próbować rozwiązywać tą sytuację w taki sposób, żeby to też spełniało i Państwa, i nasze oczekiwania, i żeby te standardy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego były jednakowe, i żebyśmy nie musieli też się porównywać do sąsiednich gmin. To było pytanie Wyturilo. Czy Wyturilo, koszt utrzymania jednego stanowiska Wyturilo miesięcznie to jest 200 zł. Jeżeli ten rower jest wykorzystywany wielokrotnie w ciągu dnia w różnych kierunkach, przyjeżdża, wyjeżdża, to się opłaca. U nas moim zdaniem nie ma warunków na to, byłyby to wyrzucone pieniądze. Znacznie lepiej było, zresztą nie ma takiego problemu, że ktoś znajduje się z daleka od domu u nas i nagle potrzebuje roweru, żeby przejechać 500 metrów i tam będzie druga stacja i taka jest jakby moja ocena, ale tutaj pojawiał się ten problem, czy nie należało być w kierunku jakiegoś takiego roweru miejskiego, ale rower miejski ma się tą specyfikę, że jest wykorzystywany w sposób względnie równomierny, się jakby jeździ w różne strony i zarazem musi być intensywnie, żeby to się opłacało. Moim zdaniem nie mamy takich warunków. Znacznie istotniejsza jest infrastruktura, żebyśmy mogli jeździć bezpiecznie i zgodnie z prawem na naszych rowerach i przede wszystkim do Warszawy, wolałbym się na tym skoncentrować. Jeszcze dodam, dobrze? Dlaczego ja to poruszyłam? Ponieważ to też jest związane z ruchem autobusowym. Bardzo chętnie bym skorzystała i myślę, że parę innych osób też, żeby dojechać nawet do Mościsk, czy z Mościsk już do urzędu gminy. Zamiast czekać na autobus 20 minut czy pół godziny. Teraz w tym roku Wyturilo dołożyło stację na Chabrowej. Naprawdę to jest świetny pomysł, dlatego że można dojechać już z metra do Chabrowej, tam rower zostawić i wsiąść w autobus. I myślę, że w drugą stronę też by to świetnie zadziałało. Nie mówię, że musi być 10 stacji, ale na przykład jedna w Mościskach i nawet w Urzędzie Gminy. Myślę, że to nie musiało być 200 rowerów. No ileś tam. Myślę, żeby to też bardzo, bardzo pomogło. Tak mi się wydaje. Obserwując, bo stacje Chabrowe są rano puste, a po południu już się zapomniałem, więc korzystałem. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze przepraszam, bo czuję pewnie dosyt, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie. My nie mamy ambicji, żeby drogi gminne na terenie gminy Izabelin były czarne. One będą w tym roku przejezdne, ale nie będą czarne. Sypiemy umiarkowanie. O tak. Proszę bardzo. Bartłomiej Połomski, Laski. Ja jeszcze chciałem do Pani tutaj powiedzieć a propos cyklistów. Tutaj powołam się na przykład na sytuację przy przystanku Pocztowa, gdzie ten przystanek właściwie wchodzi w skład ciągu pieszo-rowerowego. Jadąc ciągiem pieszo-rowerowym wjeżdża się po prostu na przystanek i trzeba, jeżeli tam są ludzie, po prostu trzeba zejść z roweru, bo sprawia to
bardzo duże zagrożenie dla siebie i dla tych ludzi. I tak samo jak jest z fotoradarami, że osoba, która jedzie samochodem, jedzie powiedzmy 100 na godzinę, zwalnia na fotoradar i później dalej kontynuuje z taką samą prędkością, jaką jechała przed tym, jak pojawił się fotoradar. Jeżeli będziemy próbować doradczo jakoś temu zaradzić, typu ustawiać wszędzie patrole policji, którzy będą wstawiać te mandaty tym cyklistom, to oni, jeżeli zobaczą z daleka taki patrol, to mogą na przykład zjechać na ten moment na ścieżkę rowerową i później wrócić, bo im to się po prostu nie opłaca. Mają bardzo drogie rowery i nie chcą tego sprawić, więc jeżeli to my nie wyjdziemy naprzeciw ich oczekiwaniom, to oni zawsze znajdą jakiś sposób, żeby te przepisy łamać. Tak po prostu robią ludzie i to widać wszędzie. Nawet jeżeli mamy chodnik, a krócej jest przejść chodnikiem przez trawę, prawda, to mamy obok chodnika wydeptaną ścieżkę po trawniku. Dziękuję bardzo. Stąd moje pytanie, jak zamierzamy edukować rowerzystów, skoro zamierzamy zwiększać liczbę ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych i stref zamieszkania, gdzie pierwszeństwo mają piesi i rowery. Jak zamierzamy edukować te osoby? Infrastruktura jest najlepszym nauczycielem, wychowawcą i dla kierowców, i dla rowerzystów. Nie ma lepszego na świecie. Dobra infrastruktura uczy dobrego korzystania z drogi. Mamy na razie złą, ale będziemy ją przebudowywać na dobrą. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Bardzo proszę, dam Panu swój. Mam na imię Zbigniew, nie piję już. Zwanie to spotkanie. Z lasu. Chodzi mi o bezpieczeństwo poruszania się na skrzyżowaniu Sikorskiego i 3 Maja. Tam jest, jak Państwo wszyscy wiecie, dość ostry skręt wyjazd. Tak? Jest lustro postawione dla tych, co chcą jechać w lewo, tak? Jak się jedzie od Sikorskiego. Nie wiem, czy dobrze. Lustro jest wtedy działające, jak ten ruch jest w miarę wolny. Tam jest ograniczenie do 40, ale nikt przecież tego nie przestrzega. Każdy jedzie szybciej. Nawet ja, powiem szczerze, zdarzam się, zanim się pamiętam. Tam kształt się takie spowolnienie na jezdni, jak często jest na rozjazdach z autostrad. Takie namalowane, nie gardy, tylko namalowane takie, że jak człowiek jedzie, taki rrrr, było takie. I czego raz przypomnę, o kurczę, trzeba zwolnić. Nie zwolni. To jest taka moja sugestia. Jeszcze jest sprawa tego lustra. Tak? Jest lustro dla tych, co chcą jechać w lewo, ale przydało się też lustro, jakby na plecach tego istniejącego lustra, dla tych, co chcą się w tą lewą stronę włączyć, a jest jakby korek już z strony Warszawy i nie widać, czy on może w tą lewą stronę pojechać, bo za chwilę może go ocelować samochód, który jedzie od Warszawy. Tak? Jest na plecach tego lustra, przydało się drugie lustro na tą drugą stronę. Zarząd Dróg Wojewódzkich proponował w tamtym miejscu mini rondo. Nie zostało, ponieważ wójt Malarowski się sprzeciwił i skutecznie. Myślę, że do tego pomysłu można wrócić. Byłoby skuteczne. Mini rondo w tym miejscu też byłoby prostą sprawą, natomiast nie wyklucza to lustra i pasów, o których Pan mówił. Zapiszemy również tą uwagę. Pan Mateusz zapisał kwestię lustra. Zwrócimy się do zarządcy. Bardzo proszę, panie doktorze. Jeszcze mamy jedno pytanie. To jeszcze, jeśli na koniec, to jeszcze nie. To dobrze. Proszę bardzo, ostatnie pytanie. Ja mam trochę inne pytanie. Chodzi o komunikację z Warszawą w godzinach nocnych. Bo niby jest autobus nocny, ale jest tylko weekendy. Więc generalnie ludzie młodzi, którzy pracują w różnych godzinach, między innymi ja, albo nawet jakieś wydarzenia kulturowo-społeczne, jest problem, żeby się dostać z powrotem. Mnie na przykład ubrań kosztuje powrót do domu 20 zł, a co w pozwoku 50. Więc generalnie tu jest problem, bo ruszamy od dawna, mam wrażenie. Od zawsze, tak, ale jakby... Można odpowiedzieć już od razu, bardzo proszę. Od razu. Albo jest konkretny pomysł, żebyśmy uruchomili własnego busa, który by jeździł od skrzyżowania w Mościskach, zharmonizowany z autobusem nocnym warszawskim, który tam jeździ przez cały tydzień nocą co godzinę i by jechał przez sobie stare Babice i gminy Izabelin. No będzie to troszkę te 10-15 minut dłużej niż jakby był prosto, ale za to będzie niskim kosztem na przez cały tydzień również dla naszej gminy. Tak, może tak pomysł, żeby zrobić to taki, co jest w Krakowie,
Znaczy tutaj w tej chwili mamy... W tej chwili mamy taki pomysł, jeżeli by się okazało, że to w jakiś sposób się nie udaje, ale tutaj jesteśmy zależni od ZTM-u, bo ten autobus możemy uruchomić sami, więc sądzę, że to jest najtańsze rozwiązanie, być może jakoś połączone z busem szkolnym, bo on w nocy nie jest potrzebny. Bardzo dziękuję i na koniec bardzo proszę pan doktor Tadeusz Kopra. Proszę Państwa, na temat BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego, tu wielu z Państwa przyznało się, że przekracza prędkość. Proszę Państwa, przykład. Ja jestem biegłym sądowym. Matka, dwojga dzieci, w Biłgoraju dochodzi do zdarzenia, jedzie zgodnie z przepisami 50 na godzinę. Powiedziałem, w Holandii protestowali przeciwko 50, dlatego wprowadzono wolność. Ona jedzie zgodnie z przepisami, ma znak ostrzegawczy rowerzyści, nie zmniejsza prędkości i zabija rowerzystę na przejeździe. Proszę zobaczyć, jaka tragedia. Matki, dwójka dzieci i zabity rowerzysta. Prędkość zabija. 50 jest za szybko. Dlatego zbliżając się do przejścia, zbliżając się do przejazdów, trzeba zmniejszać prędkość tak, żeby 13 metrów przed przejściem dla pieszych. Zwłaszcza tu w Laskach, gdzie są niewidomi. 13 metrów przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. A tutaj macie Państwo fatalną infrastrukturę rowerową, bo rowerzyści nie mają jak wjechać z prawej strony na lewą drogę dla rowerów. I proszę Państwa, jeżeli nie zmniejszycie tej prędkości do 13 metrów przed tym przejazdem, możecie zabić człowieka. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Tragedia tej matki, która odpowie za ten wypadek, tragedia rodziny tego człowieka zabitego. I dlatego kończę tym apelem do wszystkich użytkowników samochodów. Naprawdę, proszę Państwa, bądźcie bezpieczni. Nie szalejcie na tych drogach. Autostrady są od tego, żeby szybko jechać. Pozostałe drogi nie. Bardzo dziękuję i na koniec bardzo proszę o zabranie głosu panią. To ja trochę w nawiązaniu też do tego, co powiedział pan doktor i do tego, co tu padło wielokrotnie. Ja chciałam, jakby jesteśmy w trakcie uchwalania planu mobilności, to nie jest koniec, to jest, nie wiem, 2/3. Chciałam bardzo podziękować Markowi w pierwszej kolejności, który jest takim motorem tego wszystkiego. Tak. Chciałam podziękować całemu zespołowi do spraw mobilności, czyli tym ludziom, których Państwo spotykali na piknikach, byli na warsztatach i tak dalej, ale też w trochę w nawiązaniu do tego, co Pani powiedziała, my jesteśmy naprawdę bardzo otwarci na Państwa inicjatywy. Jeśli ktoś z Państwa czuje w sobie taką potrzebę, taki zew, żeby zrobić jakąś akcję edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ja tak sobie myślałam, że Pan powinien w zasadzie u nas każde wydarzenie w gminie otwierać. Czy to koncert, czy film, czy cokolwiek. Występuje Pan doktor Kopta z taką przemową właśnie jak przed chwilą. Oczy, ale ja nie mówię, kogo mam edukować. Zasadniczo wszystkich mamy, wszystkich uczestników ruchu drogowego, więc tylko chciałam zachęcić, że gdyby ktoś chciał się podjąć takiej inicjatywy, wesprzemy, sfinansujemy, bo tak naprawdę najlepiej to wychodzi, jak robimy to jakby sami dla siebie, a nie urząd dla mieszkańców. Także zachęcam do kontaktu. Bardzo Państwu gorąco dziękuję za wizytę tutaj i pracujemy dalej. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy Państwu życzymy.